W eWinner pierwszej lidze żużlowej dziś wyjaśni się bardzo dużo. Poznamy dwie drużyny, które będą się bić o awans do Ekstraligi. Dziś rozstrzygnięcia w półfinałach. Witamy Państwa bardzo serdecznie z Krosna, Celfast, Wilki kontra Haskrzydlewska, Orze Łódź. Ja nazywam się Piotr Karpiński, a obok mnie Jakub Jamruk, żużlowiec Wybrzeża Gdańsk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Czemu Wybrzeża nie ma w półfinale? Bo byliśmy niezbyt dobrze, tak? No, niestety odpadliśmy i też kontuzje, wiele nieszczęśliwych wydarzeń doprowadziło do tego, że nie potrafiliśmy w jednym momencie tej mocy pokazać, a ona się objawiała niestety, ale u różnych zawodników w różnym momencie i nie mieliśmy takiego momentu, żeby to razem wszystko zgrało. Chcesz nam powiedzieć, gdzie będziesz jeździł w przyszłym sezonie? Na to mamy czas spokojnie, 2 miesiące jeszcze do listopada, więc emocjonujemy się dzisiejszym meczem i innymi rozgrywkami. Jak będzie okazja, to jeszcze z Kubą o tym porozmawiamy. Zobaczmy, co dzieje się w półfinałach eWinner pierwszej ligi żużlowej. Dziś mecze rewanżowe. Falubas wygrał pierwsze spotkanie z Abramczyk Polonią Bydgoszcz na własnym obiekcie. Haskrzydlewska Łódź pokonała Wilki Krosno również u siebie. I takie mam przewrotne, Kuba, pytanie. Co według ciebie jest trudniejsze? Odrobienie 20 punktów przez Polonię Bydgoszcz czy obronienie 8 przez drużynę Orła Łódź tutaj w Krośnie? No wydaje mi się, że trudniejsze zadanie ma Polonia Bydgoszcz, bo naprawdę ta strata jest przepotężna i tutaj wiadomo atut swojego toru i tak dalej, ale no nie poszczęściło im się właśnie w tym meczu w Zielonej Górze, jeszcze tym bardziej brak Adriana, za którego trzymamy kciuki, za powrót do zdrowia. Te wieści, które nam pływają, są bardzo korzystne, jeśli chodzi o Adriana Miedzińskiego, aby to się utrzymywało. Tak, dokładnie. No, sama jego ta kontuzja, to co czytaliśmy, jak ktoś sobie to wygooglował, te terminy tych nazewnictw medycznych, no to się głos na głowie jeżył, ale na szczęście są te optymistyczne wiadomości i oby tak to będzie. W rundzie zasadniczej, bo pytam o te 8 punktów przewagi, które ma Łódź. Łodzianie przegrali tutaj 29-61. To ma znaczenie? Myślę, że tak. Psychologicznie najbardziej, aczkolwiek no to jest nowy mecz. Wszystkie nowe rozdanie, inna jakby faza jakby sezonu, inna pogoda, wszystko inne i inna waga tego spotkania, tak? Więc na pewno myślę, że wydaje, że mają to w głowie, że im tak poszło. I na pewno ciężko im się gdzieś tam pozbierać i nastawić mega optymistycznie, patrząc właśnie na tamten mecz. No ale cóż, na pewno tutaj będą walczyć do końca i będą się starać. I chyba inny tor, bo z tego co pamiętam, to na początku w Krośnie w tym sezonie problemy z torem były bardzo duże. Przecież skończyło się też w jednym przypadku walkoverem. Posłuchajmy, co do powiedzenia ma Michał Widera, szkoleniowiec gości, którego przepytał Mateusz Kędzierski. Michale, na początek zapytam o lekcję, jaką wyciągnęliście z pierwszego spotkania, bo to był duży wynik dla Wilków, 61-29. Jakie wnioski z tamtego meczu? Myślę, że lekcję wyciągnęli gospodarze, bo późniejszy mecz był również problematyczny z Bydgoszczą, a potem był walkover, więc ten tor w naszym przypadku był taki bardzo daleko idący od ideału. Zgłaszaliście wtedy te uwagi? No, zgłaszaliśmy uwagi, ale tor był taki, powiedzmy, na krawędzi regulaminowy. Później jeszcze przyjechała Bydgoszcz i potem Zielona Góra i potem było już dużo prac agralnych i potem te czasy się zmieniły o 3 sekundy już na taki tor. Czyli rozumiem, że ciężko wyciągać jakiekolwiek wnioski, bo ta nawierzchnia, ten tor kompletnie inaczej przygotowany niż wtedy. Dokładnie, jest teraz tor twardszy. Zobaczymy po czasach, jaki będzie dzisiaj tor. Myślę, że przygotowaliśmy się w tym tygodniu odpowiednio, zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Szanse są 50-50, wiadomo, to jest sport i piękno tego sportu polega na tym, że o 15 będziemy wiedzieli, na czym stoimy. A jak się przygotowywaliście? Czy pojechaliście gdzieś na taki dłuższy, szerszy owal? Tak, tak, przygotowaliśmy się nie na własnym torze, tylko na torze, który przynajmniej geometrią i jak najbardziej nawierzchnią byłby zbliżony do tego, co możemy dzisiaj tutaj zastać. Jaki to był tor? Tor. Nie chcesz zdradzić, w którym mieście? Ja chciałbym tylko podziękować za uprzejmość jednego z prezesów klubu, który wie, o kogo chodzi, także dzięki wielkie. Tyle nieco tajemniczy Michał Widera, menedżer Orła. Bardzo dziękuję, powodzenia. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy z tego, co nam wiadomo. Tym torem był Rybnik, a tak wygląda skład drużyny z Łodzi. Ha Skrzydlewska, Orzeł, Łódź. Dzisiaj pod ósemką Luke Becker, który pojechał kapitalne zawody w Łodzi w tym pierwszym spotkaniu. Taki manewr taktyczny dla ciebie jak najbardziej uzasadniony? Ja nigdy się nie skupiam na tych manewrach taktycznych, bo dla mnie to jest troszeczkę czarna magia, ale widać po innych zespołach, nawet z Ekstraligi, że jedną tak cały sezon, tak? Czy Motor Lublin, czy bodajże Sparta Wrocław, tak? Też daje swoich tych zawodników pod ósemkę, daje zawodnika, który praktycznie nie wyjeżdża nigdy w meczu, ale mają mniej więcej tych możliwości i w każdym momencie mogą tego zawodnika wrzucić. Nie wiem, nie znam się do końca na tej taktyce. Ja się skupiam na jeździe, ale no, z czegoś to wynika. Becker faktycznie jest w ostatnim czasie bardzo dobrze dysponowany i myślę, że tutaj trenerów, których jest dwóch, mocno nad tym myślało, jak to zrobić i starają się nawet ze swojej strony walczyć jak najlepiej. Czyli taktyka żużlowa to nie jest twoja mocna strona? Nie, no wiem, że jest rezerwa i tak dalej, ale nie, no nigdy się na to nie skupiałem i uważam, że powinienem wykonywać swoją rolę, jak najlepiej potrafię, a tutaj... Znaczy chodzi o to, że nie wchodzę w głowy gdzieś tam menadżerów, trenerów i nie analizuję tego, że zrobili tak właśnie, że dali właśnie tutaj Luka pod ósemkę, a nie od razu w składzie i czemu ma to służyć, jakby to wyszło, po prostu nie zajmuję sobie tym głowy, dlatego o to mi chodzi, ale no, ogólne zasady jakieś tam kojarzę. Nie wiem, czy o taktyce będzie Mateusz Kędzielski teraz rozmawiał z Amerykaninem. Przekonajmy się. Luke, proszę Państwa, wychował się na kompletnie innych torach, na krótkich technicznych. Tutaj jest lotnisko 395 metrów, najdłuższy tor w Polsce. No i jak to jest się przestawić na tak długie tory? Of course, hello Luke, of course you were growing up as a speedway rider on short technical tracks in USA. How difficult, how challenging for you is to adapt for such a wide, long tracks? Yeah, it's tell other people it's basically like a whole different kind of race, and really all the techniques and all the, you know, habits you learn racing back home, it's you want to throw those away when you come to Europe, but especially a track like this, I'd say this is definitely more than double the size of the normal speedway track, so it takes a lot of adjusting, but I'd prefer the bigger tracks than the smaller ones. No, ciekawa sprawa. Powiedział, że zdecydowanie woli dłuższe tory, ale przyznał z kolei, że to jest zupełnie inna jazda, inne ściganie. Technika jazdy jest kompletnie inna. Tak naprawdę te nawyki z krótkich, małych, technicznych torów przed przyjazdem na takie długie nawierzchnie trzeba wyrzucić do kosza. To się nie sprawdza na takich długich nawierzchniach, na których woli się ścigać. Oczywiście wychował się in Auburn. You were starting your career? Yes, this is considered my home track. Zaczynał swoją karierę w Auburn, oczywiście jeździł także w Costa Mesa, no ale nawiążmy jeszcze do tego meczu ostatniego, domowego, maksimum punktów. Jaki był jego sekret? What was your secret at the first meeting in Łódź? Maximum points, well done, first maximum points, I think, in first division. Yeah, in all of Europe, really, that was my first maximum. Couldn't really tell you the secret. I wish if I knew what it was, I would keep it for today. So it was just one of those days, you know, where everything's working. You know, making good starts, had good speed on the track, so you can't really can't complain. But today it's a whole different day, whole different track. So hopefully we can keep it on that same place. Mam nadzieję, że tak świetny występ, ten ostatni w Łodzi, uda mi się przełożyć na dzisiaj, na cross. No tak naprawdę nie wiem, jaki był sekret tak wspaniałej jazdy. Po raz pierwszy w swojej karierze w Lidze Polskiej zdobył płatny komplet punktów. To był po prostu mój dzień. Byłem szybki na starcie, szybki na dystansie. Mam nadzieję, że podobnie będzie dzisiaj, mówi jeden z liderów Orma, Luke Becker. Bardzo mu dziękuję, życzę powodzenia. Thank you, good luck. Thank you. Kuba, jak ty masz dobry dzień, dobrze jedziesz, to wiesz dlaczego, czy też faktycznie to czasami jest nie do wytłumaczenia? Nie, no czasami się wie, czasami się nie jest nie do wytłumaczenia, wiele czynników się na to składa, ale generalnie człowiek się po prostu cieszy, że tak jest i później jest tak, że stara się odwzorować te wszystkie czynniki, które się w tym dniu wydarzyły przy kolejnym meczu, ale to nie zawsze tak jest, raz się stanie prawą nogą, raz lewą. Przy tak wyrównanym sporcie, sprzęcie naprawdę czasami jest niewytłumaczalne, czemu akurat wyszło, ale... No ale każdy się stara, żeby było jak najlepiej i tutaj właśnie w przypadku Luka, który też powiedział, że wszystko zagrało
i się po prostu fajnie jechał. Słowo o gospodarzach. 8 punktów do odrobienia. Można to zrobić rachciach, czy trzeba będzie się męczyć 15 biegów? Zobaczymy, aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj spokojnie sobie Wilki poradzą z tą stratą. Wiemy, że tutaj oni są piekielnie szybcy i poza tymi perturbacjami z początku sezonu z tym torem już robią sobie go tak, że im pasuje. Pasuje i komisarzom, i im. Nikt się nie czepia i sobie jadą swoje, więc no zobaczymy tu, jak mocno zaczną łodzianie. Jeśli uderzą mocno i będzie na styku, wiadomo, że ta nerwowość się będzie wkradała gdzieś tutaj w szerogi Krośnian, gdzie może ich wybić trochę z rytmu, a jak im uda się 2-3 pierwsze biegi już wyrównać tą stratę, no to mi się wydaje, że już będzie na spokojnie. No to zobaczymy, jakie podejście do tego dzisiejszego rewanżu mają gospodarze teraz z nami, Ireneusz Kwieciński. Trenerze, troszeczkę pogoda się pozmieniała. Noc była dosyć stosunkowo chłodna, poniżej 10 stopni. Czy to znacząco utrudniło wam pracę związane z torem? No na pewno jest troszeczkę trudniej, nie ma co dramatyzować. Wczoraj trenowaliśmy trochę przy innej pogodzie. No niestety nie mamy większego wpływu na to. Postaramy się dopasować jak najszybciej i te zmiany zrobić, żeby to pasowało już od samego początku. Tor twardy czy bardzo twardy dzisiaj? Myślę, że twardy. Twardy tor. Coś tam powinno się odsypać. Zobaczymy, jak będzie przyjmował wodę. No nie chciałbym więcej na temat toru. Myślę, że będzie pasował nam dzisiaj dobrze. W rundzie zasadniczej niewątpliwie rywala zaskoczyliście. Na to liczycie na pewno także dzisiaj. Plan na odrobienie strat, tej straty ośmiopunktowej, jest taki, żeby w pierwszej serii, w drugiej serii już wyjść na plus? Powiem szczerze, w planie jest jechać normalny mecz. Na razie nie będziemy sobie zawracać głowy wynikiem. Mamy dać siebie wszystko, jechać najlepiej jak potrafimy, zbierać punkty. Po kilku biegach na pewno będziemy sprawdzać, jak to wszystko wygląda, przeliczać, co możemy zrobić inaczej. Także zmobilizowani, ale jednak wszystko z dużym spokojem, żeby nie wpadać w panikę, bo to jest, można powiedzieć, aż 8 punktów albo tylko 8 punktów, więc jedziemy po to, żeby to odrobić. Krótko dopytam, Marek Cieślak pomagał wam w przygotowaniu nawierzchni, czy te parę miesięcy, parę tygodni temu, dwa razy chyba był w Krośnie, to wystarczy? Tak, to było dużo wcześniej, tak, ten tor dalej idziemy, że tak powiem, tym samym sposobem i mniej więcej on jest raczej powtarzalny, z małymi tam powiedzmy wychyleniami na plus czy na minus. Bardzo dziękuję. Tyle Ireneusz Kwieciński, trener Wilków. Powodzenia. Przyda się. I my też zerkamy od razu na to, jak w składzie wyglądają dzisiaj gospodarze. Tak jak no, można było założyć pod szesnastką ten całkiem nieźle radzący sobie Australijczyk od niedawna w drużynie z Krosna Riu, który, można powiedzieć, Kuba, że robi różnicę. No tak, no Rafałowi Kaczmarzowi gdzieś nie wyszedł ten sezon i jak najbardziej tutaj ten ruch gdzieś pomaga i robi więcej punktów, więc taktycznie tak samo postąpili. Też dali go pod 16 i też będzie pewnie zastępował prawdopodobnie od początku już Rafała. No ja go pamiętam, jak przyjechał się na mecz z Wybrzeżem, kiedy tu przyjechałem, no to wtedy w ogóle zrobił bardzo mocny wynik. Później już gdzieś tam trochę to falowało, ale na pewno jest dużym wzmocnieniem w takiej fazie z sezonu. Dobry ruch ze strony Krosna. A Rafał Karczmarz w wieku 23 lat mówi już o zakończeniu kariery. To jest dla ciebie zaskoczenie, czy no to jest też scenariusz, który w żużlu niestety czasami bywa? Niestety czasami bywa. No, to jest też trochę tak, że ten jakby tą młodość żużlową się przeciąga do właśnie do 23-24 lat przez obecne przepisy. Kiedyś jak jeździłem, no to ten sądny wiek to był 21, tak? Oczyło się wiek juniora, jeśli się nie miał odpowiedniego poziomu, to praktycznie człowiek szybko ginął w tym seniorskim żużlu i niestety takich przykładów jest masę. Tutaj jest jeszcze ta ochronka na tych zawodników przez te przepisy i przez te miejsce w składzie, które oni mają, ale no to trzeba pytać samego Rafała. No na pewno się nie czuje na siłach, są różne problemy. To gdzieś taka odważna, ale też pewnie świadoma decyzja, po co gdzieś ma się szarpać, skoro go to nie cieszy i jakieś inne rzeczy są. Nie wiem, nie chcę, przepraszam, za bardzo mówić, bo nie wiem, o co tam chodzi, ale
trzeba po prostu to przyjąć, zaakceptować, jeśli taka decyzja RFA. Być może nasz człowiek Parku Maszyn, Mateusz Kędzierski, trochę informacji zasięgnie w trakcie tego meczu, a nasi ludzie na stanowisku komentatorskim dziś to Edward Durda, Dawid Stachyra. Za moment Państwu usłyszy. Witamy Państwa serdecznie, za nami studio meczowe, teraz już czas przejść do konkretów. Dawid, zapytam wprost, wierzysz w to, że Łodzianie są w stanie tutaj obronić tę 8-punktową przewagę, którą na łódzkiej motoarenie wywalczyli? No cóż, na pewno dobre pytanie. Będziemy mądrzejsi, myślę, po paru wyścigach, jak to wszystko się w dniu dzisiejszym potoczy. Fajnie to powiedział Kuba Jamruk w studio i to są chyba najlepsze słowa. To jest tylko aż lub aż 8 punktów. Generalnie to jest dwa wyścigi na 5-1. Już jest strata odrobiona, ale wiemy, że Łodzianie też nie przyjechali tutaj się położyć i oddać łatwo tą 8-punktową przewagę i na pewno dzisiaj będą chcieli tą przewagę obronić. I przede wszystkim musimy wspomnieć o tym, że tak naprawdę te dwie drużyny są w zupełnie innych nastrojach. Łodzianie już w tym roku osiągnęli bardzo dobry sukces i dla nich to jest tak naprawdę mecz pod tytułem: jeśli się uda, to będzie sukces, jeśli nie, to nie ma wielkiej tragedii. Natomiast Krośnianie z dużo większymi apetytami. I proszę Państwa, składy. Aleksander Grygolec z jedynką, Norbert Kościuch z dwójką, Niels Christian Iversen z trójką, numer 4 Marcin Nowak z piątką, Brady Kurtz, numer 6 Mateusz Dul, siódemka Nikodem Bartoch i z ósemką Luke Becker, Michał Widera i jego zespół tak prezentują się, jeśli chodzi o personalia na stadionie w Krośnie. No a zespół gospodarzy to oczywiście Tobiasz Musielak, Rafał Karczmarz, Mateusz Szczepaniak, Wacław Milik, Andrzej Lebiediew, Franciszek Karczewski, Krzysztof Sadurski i Kenan Ru. Trenerem oczywiście Ireneusz Kwieciński. No ważne, że jedni i drudzy w optymalnych składach. Tak jest. Całe szczęście, że na tą najważniejszą fazę sezonu obie drużyny przystępują w pełnym zestawieniu. Nie ma żadnych kontuzji, choć tutaj po drodze było ich naprawdę dużo. Naprawdę zapowiada nam się bardzo ciekawe widowisko z racji właśnie tej takiej niespodzianki małej, bo o takim wyniku w Łodzi możemy powiedzieć mało kiedy. Zdarzały się sytuacje, w których Krośnianie po szóstym wyścigu, gdzie prowadzili 6 punktami, finalnie przegrali ten mecz 8, tracąc tak naprawdę po drodze 14 punktów, więc mają co odrabiać w domu. Myślę, że od początku pełne skupienie, determinacja. Dwa słowa jeszcze o torze. Tor przygotowany dobrze, chociaż już na próbie toru widać było, że na pierwszym łuku na wejściu wybijają się takie małe kolejki, fale i generalnie troszeczkę zawodnicy podskakiwali do góry. Jest słonecznie, jest ciepło, więc trudno będzie tą wilgotność toru utrzymać, choć ten tor też tak naprawdę się jeszcze nie kurzył. Start oczywiście porysowany, podrapany, czyli inaczej mówiąc zbronowany, więc będzie z czego się zaprzeć, by móc szybko wystartować do przodu. No i reszta już należy tak naprawdę do zawodników. Tak, arbiter Remigiusz Substyk włączył już czas 2 minut. Wyjeżdżają zawodnicy do pierwszego biegu dzisiejszego spotkania. Jedziemy wedle drugiego zestawu ten dzisiejszy mecz. Aleksander Grygolec w kasku żółtym, Niels Christian Iversen w kasku białym, a przedstawiciele gospodarzy to Tobiasz Musielak, kask czerwony, i Mateusz Szczepaniak w kasku niebieskim. No i zobaczymy, czy tutaj gospodarze od razu zaczną udanie to spotkanie, bo na pewno ta para daje nadzieję miejscowym, by już zacząć od tego pierwszego biegu odrabianie strat. Dziś dużo trudniejsze zadanie przed Łodzianami, bo to Krośnianie są gospodarzem własnego podwórka. Trenowali tutaj, poza tym znają ten tor bardzo dobrze, więc no generalnie tak teoretycznie to oni powinni od początku zaatakować, bo wiedzą, jak tutaj się przełożyć i jak dopasować te motocykle tak, żeby jechały najszybciej. Zawsze to zadanie w pierwszej fazie zawodów jest dużo trudniejsze dla gości, którzy tak naprawdę raz lub dwa razy w roku pojawiają się na takim obiekcie. I oczywiście Luke Becker w miejsce Aleksandra Grygolca, który był wpisany do programu, pojedzie w kasku żółtym, a więc on będzie partnerował Nilsowi, Christianowi i Iversenowi. Powiedzmy jeszcze, że właśnie Becker z Iversenem odbywali próbę toru, jeśli chodzi o zawodników Hask, Szydlewska, Orła, Łódź. No a ich rywalami będą Tobiasz Musielek, jak mówiłem, i Mateusz Szczepaniak, który nie ma żadnej zmiany w krośnieńskiej drużynie. Wacław Milik i Andrzej Lebiediew byli tymi, którzy na próbę toru wyjechali. I proszę Państwa, za chwilę
pierwsze emocje, no i zobaczymy, jak będą sobie tutaj radzili jedni i drudzy. Wiemy, jak kapitalne mecze potrafił odjeżdżać w barwach gospodarzy Tobiasz Musielak, który jedzie w kasku czerwonym. Uwaga, rozpoczynamy pierwszy bieg tego niezwykle ciekawego, rewanżowego spotkania półfinałowego E-Winner pierwszej ligi. Znakomicie Tobiasz Musielak w swoim stylu, ale w tej chwili zamknięty przez dwóch zawodników Orła Łódź. Coś nieprawdopodobnego. Podrywają się tutaj na trybunach ci, którzy przyjechali z Łodzi, by dopingować swój zespół. No ale Krośnianie tego tak bez wątpienia nie zostawią. Już w tej chwili Mateusz Szczepaniak wdarł się na pozycję drugą. Natomiast nieoczekiwanie Tobiasz Musielak zamyka stawkę, ale już szaleją kibice, bo Mateusz Szczepaniak próbuje wyręczyć kolegę z pary i powalczyć o zwycięstwo w tym pierwszym biegu. Na razie jednak jest Christian Iversen. Wiemy, jak jest wielkie doświadczenie tego znakomitego Duńczyka, który akurat w Krośni pojechał najsłabszy wyjazdowy mecz w sezonie. Zdobył tutaj tylko 3 punkty, kiedy Wilki wygrały aż 61-29. Teraz po tej próbie toru ustawił swój motocykl tak, by rzeczywiście dać mu odpowiednio mocno i jest na prowadzeniu. Ale Mateusz Szczepaniak jeszcze szaleje, by Krośnianie nie przegrali tego inauguracyjnego ścigania. No ale zobaczymy za chwilę ostatni wiraż, czy jeszcze Szczepaniak znajdzie odpowiednią ścieżkę, by zaatakować Iversena. Jednak nie, Iversen na miejscu pierwszym, na drugim przyjeżdża Mateusz Szczepaniak, na trzeciej pozycji Luke Becker i nieoczekiwanie Tobiasz Musielak, który niby nieźle ruszył spod taśmy, ale na tym pierwszym wirażu dał się wyprzedzić zawodnikom łódzkiej drużyny. A więc drużyna skrzydlewskiej Orła Łódź w tej chwili ma już w dwumeczu 10 punktów przewagi. No, solidna zaliczka na początek tej potyczki 4-2 dla łodzian. Pierwsze, co rzuca się na myśl, to przede wszystkim to, że bardzo dobrze odczytali warunki torowe Iversen i Becker, którzy byli na próbie toru i widać, że to poskutkowało. Potrafili przez te parę kółek naprawdę dobrze się dopasować, bo pokazał to start. Zarówno z drugiego pola Becker, jak i z czwartego Nils Christian Iversen szybko na wejściu w pierwszy łuk zameldowali się na podwójnym prowadzeniu, bo Tobiasz sprawiał wrażenie, że miał dobry start, natomiast tutaj nakrył go Luke Becker i już jakby dla Tofika ta droga w tym wyścigu była zamknięta. Za to Mateusz Szczepaniak jakby nie pozostał dłużny swoim kolegom i szybko wziął się do odrabiania strat. Bardzo szybko uporał się z Luke'em Beckerem. To jest właśnie ta akcja i to już pokazuje, że na początku meczu można jechać szerzej, co oczywiście Mateusz potwierdza i udowadnia, i można tam wyprzedzać, więc zawsze pamiętajmy o tym, że ustawienia motocykla są najważniejsze. To, jak komu pasują dane ścieżki, właśnie tutaj Mateusz pokazał, że dla niego i dla jego motocykla już ściganie od początku po szerokiej może być skuteczne, tak więc na rozpoczęcie zawodów mała przewaga dla łodzian. Tak, i teraz wyścig młodzieżowców. Krzysztof Sadurski, kask czerwony, Franciszek Karczewski, kask niebieski, a goście Mateusz Dul w kasku białym, Nikodem Barto, który pojedzie w kasku żółtym. Jeśli chodzi o Karczewskiego, 5/6 ostatnich spotkań zaczynał od trójki, średnia w biegu juniorskim 2.438. Lepszy jest tylko Przyjemski i Blöder. Natomiast jeśli chodzi o jego partnera z pary, 3 ostatnie mecze zaczynał z kolei od jedynki. 2 ostatnie mecze w Krośnie skończył z 6 punktami. W biegu juniorskim ma 1.333, a w domu ma 2 punkty meczowe średnio partner Karczewskiego. Wydaje się, że Krośnianie tutaj no, znów będą chcieli pokazać swoją wyższość, no ale z drugiej strony Mateusz Dul i Nikodem Bartoch na pewno już te informacje od Iversena i Luka Beckera otrzymali i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Łodzianie jadą z pierwszego i trzeciego pola startowego, zawodnicy Wilków Krosno z drugiego i czwartego. Drugi wyścig dzisiejszego spotkania, wyścig młodzieżowców, no i popatrzmy, coś będzie się działo. Ostatnich kilka sekund i za moment już rozpocznie się rywalizacja. Wilki jeszcze bardziej głodne po tym przegranym pierwszym biegu. Co będzie działo się teraz? Popatrzmy! Mateusz Dul, nieoczekiwanie dla Krośnian, on jest na pierwszym miejscu, ale zobaczymy, co będzie na wyjściu na prostą. Natomiast został na czwartej pozycji Krzysztof Sadurski. To jest na pewno rozczarowanie, ale Franciszek Karczewski jest pierwszy, upada teraz na tor zawodnik Orła Łódź. No i będzie próbował z tym motocyklem uciekać, by ten wyścig nie został przerwany, ale już za późno.
decyzją Remigiusza Sypstyka. Oczywiście już mamy przerwę i będzie powtórka tego wyścigu, tego startu i tej rywalizacji, która zaczęła się dla Łodzian dosyć obiecująco. Nie zdążyłem w zasadzie powiedzieć, że wyścig drugi od dawien wpisany jako młodzieżowy to wyścigi z cyklu, w którym wszystko się może wydarzyć, zarówno od wyników sportowych, jak i tego, czy w ogóle wszyscy zawodnicy dojadą do mety. Bardzo nerwowo tutaj od początku tego wyścigu jechał Nikodem Bartok, który jakby wchodząc w drugi łuk pod łokieć kolegi z pary Mateusza Dula, no troszkę sam sobie narobił bidy, bo musiał tam mocno ten motocykl kontrować, żeby nie zabrać ze sobą, jak to mówimy w żużlowym żargonie, swojego kolegi. To poskutkowało tym, że wykonał dosyć mocną kontrę, która tak naprawdę spowodowała, że tak zwaną katapultę mu tutaj wyrzuciło go z motocykla. Tu widzimy, jest taki no nienaturalny tor jazdy na tej prostej. Wchodzi wąsko, brak takiego podparcia tej lewej nogi, która jest bardzo kluczowa. Głównie też w przypadku młodych zawodników, tak żeby po prostu sobie pomóc. Bardzo szybko zabrana do tyłu, więc zero kontroli nad motocyklem plus bardzo mocna kontra spowodowały, że właśnie tak, a nie inaczej Nikodem ten wyścig zakończył. Szybko się zebrał i próbował ten motocykl ściągnąć na murawę. Tak naprawdę wydawało się, że wszystko się to uda, natomiast sędzia Sypstyk wcześniej zareagował, ten wyścig przerwał, raczej sugerował się tym, jak groźny ten upadek był, bo tak też oczywiście wygląda. Widzimy, że Nikodem Bartok wykluczony z powtórki. Decyzja jak najbardziej słuszna. Innej nie mogliśmy się spodziewać. Także przed powtórką tego drugiego wyścigu łodzianie osłabieni. Tak, ważne, że zawodnik Orła Łódź o własnych siłach szybko udaje się do Parku Maszyn. No a my posłuchajmy teraz wywiadu w Parku Maszyn z kolei ze zwycięzcą inauguracyjnego biegu Nilsem Christianem Iversenem. Tak jest, wielkie dzięki. Duńczyk wygrał swój pierwszy wyścig, a nie do końca, myślę, mile wspomina swój pierwszy start w tym sezonie tutaj w Krośnie. Generalnie zagadnąłem go przed spotkaniem, mówił, że nie przepada za długimi torami. To jak to w końcu jest z tymi dłuższymi nawierzchniami? Hello Nils, so what is your approach when it comes to your starting at wide, long tracks like that in Krosno, like an airport, we can say in Polish, lotnisko. You said, I'm hearing, przepraszam, słyszałem wydawcę teraz cały czas. You said that you prefer short technical tracks, as I assume. I won't say I prefer, but you know, the track is here. It's here to be able to be ridden on. So we just gotta do the best that we can. But like you said before, it's not been my track so far. I've been here two times before and I only had really poor results, but yeah, started with a win today. We came here with fresh ideas and yeah, a fresh mind and a fresh meeting. So just gotta keep going now and yeah, hopefully we can get the result that we are looking for and go to the final with the club. No cóż, liczymy gorąco na to, że dostaniemy się do wielkiego finału. Ja przyjechałem tutaj do Krosna ze świeżym umysłem, z nowymi pomysłami na ten tor. Nils ogląda powtórki wyścigu. Wygrał pierwszy wyścig, chciałby oczywiście pójść za ciosem i kontynuować dobrą pasę, ale wspominał o tym, że nie do końca przypada za tym miejscem. Jest tutaj dzisiaj trzeci raz. Wcześniej oczywiście startował w rundzie zasadniczej w tym sezonie, no i zeszły rok. No ale zastał taki tor, jaki zastał. Taki tor tutaj w Krośnie jest, więc trzeba się na nim ścigać. Jak bardzo pomocna była próba toru? And what about the practice before the competition? How much helpful was the practice for you? Well, every lap I can get on the track will be helpful, yeah. So because obviously yeah, my previous meetings here has been sort of close to disastrous. So yeah, it's just to get to know what to do with the track, and but again, I have everything different this time, and yeah, different engines, different setups and everything. So yeah, we'll see what we can do of the meeting here, but so far it's a good start. Podkreśla, że zaliczył udany start. Generalnie jako drużyna nieźle zapoczątkowali te zawody. Przejechał z innymi silnikami, generalnie z innym sprzętem niż ostatnio podczas rundy zasadniczej. Z każdym kolejnym kółkiem poznaje ten tor, jest mu on bardziej mu odpowiada, bardziej go zna, bardziej poznaje, jak wspomniałem. Także powinno być lepiej w jego przypadku. Bardzo mu dziękuję, życzę powodzenia. Thank you. Thanks, thank you.
I wracamy do rywalizacji młodzieżowców. Tylko osamotniony Mateusz Dul będzie reprezentował Husk Szydlewską Orła Łódź. Mateusz Dul, który co ciekawe najlepszy swój wyjazdowy mecz zanotował właśnie w Krośnie. 5 plus 1 w 4 startach w tym spotkaniu, w którym krośnianie rozbili w zasadniczej rundzie ekipę łódzką. No i tu jest oczywiście znów nadzieja łódzkiej ekipy w tym, by Mateusz Dul ewentualnie powalczył z krośnianami. On jedzie z pierwszego pola startowego. I słuszna nadzieja, bo Mateusz Dul to zawodnik, który słynie z tego, że potrafi dobrze wystartować. Tutaj ma pierwsze pole, które generalnie w Krośnie zarówno z trzecim polem to najlepsze miejsca do startu, więc zobaczymy. Bardzo ważne zadanie w tym momencie Krzyśka Sadurskiego w kasku czerwonym. Czy będzie w stanie nakryć Mateusza Dula, czy nie? A to bardzo mocno pozwoli ustawić rywalizację w pierwszym oku. Karczewski, kask niebieski, Sadurski, czerwony, Dul w kasku białym. Uwaga, rozpoczynamy wyścig młodzieżowców. No i wystartował bardzo szybko i zdecydowanie zawodnik łódzkiej drużyny. No a jego rywale w tej chwili będą próbowali poprawić sytuację. Tak jak wspomniałeś, fantastyczny początek zawodnika Orła Łódź, no i za jego plecami dopiero Sadurski i Karczewski. To na pewno w tym układzie rozczarowanie dla krośnieńskich kibiców, no ale zobaczymy, jeszcze tego dystansu pozostało sporo. Mateusz Dul na prowadzeniu, Sadurski zbliża się, będzie starał się nękać zawodnika Orła Łódź. W tej chwili jest już bardzo blisko, no ale Dul na razie bardzo konkretnie jedzie w tej powtórce, kiedy samotnie walczy o punkty dla swojej drużyny. Na razie ciągle Mateusz Dul przed Krzysztofem Sadurskim, natomiast Franciszek Karczewski, o którym mówiliśmy, że tak dobrze radził sobie w tych wyścigach młodzieżowców w ostatnich tygodniach, na razie jedzie tylko z tym jednym punktem. No i uwaga, teraz zbliżył się Sadurski bardzo do swojego rywala, ostatni wiraż. No i zobaczymy, Mateusz Dul, Sadurski nieco szerzej teraz pojechał. Uwaga, ostatnia prosta i jednak Mateusz Dul przywozi 3 punkty, Sadurski jest drugi, Karczewski trzeci, a więc łodzianie remisują w tym biegu dzięki postawie Mateusza Dula. No i w całym spotkaniu prowadzą na tę chwilę po dwóch wyścigach 7-5. Dzielnie bronią się łodzianie w tych zawodach. Tutaj duże słowa pochwały dla Mateusza Dula, który naprawdę wykonał kawał dobrej roboty w tym wyścigu, a ta robota głównie polegała na tym, że po dobrym starcie od razu skorygował to, czego nie zrobił w pierwszej odsłonie, czyli wyniósł się szeroko, automatycznie blokując tor jazdy Karczewskiemu, który tutaj mocno zasypany stracił wszystko na pierwszym łuku i Mateusz bez problemu mógł się wydostać na prowadzenie i pognać do przodu. Szybko do niego doskoczył Krzysiek Sadurski, który tak naprawdę cały czas miał zakusy na to, żeby tą pierwszą pozycję odbić, natomiast Mateusz jechał dobrze, poprawnie, jechał optymalnym torem, więc nie był w stanie sobie dać wyszarpać tego zwycięstwa, także świetny wyścig Mateusza i naprawdę jest to taki no, pozytywny prognostyk dla pary tutaj prowadzącej łódzką drużynę Widera-Świderski, bo to zawodnik, który może jeszcze dzisiaj parę punktów dowieść. Krośnianie, jeśli chcą faktycznie odrabiać straty, muszą również liczyć na swoich juniorów, których właśnie przed chwilką oglądaliśmy, zarówno na Krzyśka Sadurskiego oraz Franka Karczewskiego, bo dzisiaj każde ogniwo będzie kluczowe. Tak, w tej chwili polewaczka posłana na tor, tak zdecydował arbiter tego spotkania. Odjechane zostało właściwie 2,5 wyścigu, no i rzeczywiście to mocno operujące dzisiaj na Podkarpaciu słońce powoduje, że ten tor już się przesuszał i w związku z tym kolejna porcja wody. Oczywiście do zakończenia rywalizacji jest jeszcze bardzo daleko, jeszcze bardzo wiele się może zdarzyć, choćby przypominamy sobie piątkowe spotkanie, kiedy Stal Gorzów podejmowała Włókniarza Częstochowa. Częstochowianie prowadzili już w pewnym momencie różnicą 8 punktów. Wydawało się, że idą po swoje, ale jednak końcówka była znakomita w wykonaniu drużyny gorzowskiej, na tyle znakomita, że obronili remis. A my oddajemy na chwilę głos panom w studiu. No ale fakty, Kuba, są takie, że z 8 punktów zrobiło się już 10 na korzyść Orła Łódź. No tak, tak rozmawialiśmy, weszli super w mecz łodzianie i teraz na pewno trochę nerwowości na pewno się wkłada w drużynie krośnieńskiej.
fajny pierwszy bieg i ten drugi, ta powtórka w sumie, wynik został mimo tego upadku Bartocha, Nikodema, tak? Bo no bo jechali na czyczy i się skończyło czyczy, więc spokojnie, to dopiero pierwsze dwa biegi, ale no widać, że łodzianie tutaj są mocno zmotywowani, nawet zwróciłem uwagę na niektóre teamy, że są przebudowane właśnie w Łodzi, jeśli chodzi o mechaników, co zwróciłem, co mi wpadło w oczy, więc to świadczy o tym, że naprawdę gdzieś tam po kryjomu, ale mocno się przygotowali do tego meczu. Mamy jeszcze krótką rozmowę w parku maszyn. Nikodem Bartoch obok mnie. Przede wszystkim jesteś cały, wszystko w porządku ze zdrowiem? Tak, jestem cały i będę jechał dalej. Co tam się wydarzyło na wejściu w drugi łuk? No wszedłem trochę za ostro. Mój kolega z pary też wchodził w krawężnik i się spotkaliśmy. Ale rozumiem, że sportowa złość w tobie jest i jesteś. Chciałbyś udowodnić, co potrafisz w kolejnych wyścigach. Oczywiście. Krótka wypowiedź, tyle Nikodem Bartoch. Najważniejsze, że cały i zdrowy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. No i proszę Państwa, ciśnienie na krośnieńskiej drużynie jeszcze większe. Zobaczymy, jak będzie wyglądało to teraz. Wyjeżdża na tor para, która uczestniczyła w próbie toru ze strony Wilków. Mają swoje obserwacje i Wacław Milik i Andrzej Libiediew, a ich rywalami będą Australijczyk Brady Kurtz i Norbert Kościuch. Zobaczymy, jak oni z kolei będą sobie radzili. No musi nadejść ten moment, kiedy krośnianie zaczną fetować ewentualnie zwycięstwa, choćby indywidualne, no ale zobaczymy, jak to rzeczywiście poukłada się w tym biegu. Wacław Milik i Andrzej Libiediew. No Libiediew też jest tutaj jednym z tych zawodników, o których mówiło się przed meczem, że będzie liderem krośnian. Chciałoby się powiedzieć, że jak odrabiać straty, to kiedy, jak nie teraz, bardzo mocna para krośnian. Andrzej Libiediew, przypomnijmy, to jest pierwsza rakieta pierwszej ligi, człowiek z najlepszą średnią i w ogóle bardzo dobrze jeżdżący w ostatnich tygodniach. Do tego Wacław Milik z pierwszego pola, które dzisiaj jest polem dobrym. No i rywale też oczywiście mocni, Norbert Kościuch, zwłaszcza Brady Kurtz, Australijczyk, który też notuje świetne występy w ostatnich dniach i na pewno łodzianie liczą, że będzie dzisiaj mocną podporą ich drużyny. I uwaga, proszę Państwa, ostatnie 10 sekund. Za moment rozpocznie się trzeci wyścig spotkania półfinałowego, rewanżowego meczu pomiędzy Selfastem Wilkami Krosno a Has Skrzydlewską Orłem Łódź. I zobaczymy Kurtz, kask żółty, Kościuch biały, Milik niebieski i Libiediew, kask czerwony. Ruszył bardzo dobrze Wacław Milik i w tej chwili dwaj krośnianie są na tych oczekiwanych dwóch pierwszych miejscach. Tego chcieli kibice krośnieńskiej drużyny, by tak właśnie mniej więcej zaczęło układać. Natomiast jeszcze oczywiście Brady Kurtz zabiera się już za walkę, atakuje tutaj zaciekle Wacława Milika. Jeżeli mają przegrać ten bieg, to chcieliby jednak tylko 2 do 4, a nie 1 do 5 żużlowcy Orła Łódź. Ale na razie Libiediew jedzie kapitalnie, wiwatują krośnieńscy kibice na drugim miejscu, Wacław Milik na trzeciej pozycji, Brady Kurtz, no i zamyka stawkę Norbert Kościuch. Ale teraz Kurtz jeszcze zbliża się ciągle do Milika, jeszcze nie chce oddać tego drugiego miejsca. Zobaczymy, jak wydarzy się to wszystko na kolejnym łuku. Kończy się trzecie okrążenie każdorazowo, kiedy przejeżdżają po trybun. Standing ovation dla zawodników Wilków Krosno. No i wygląda na to, że to jest ten moment, który może przebudzić ekipę gospodarzy. Jeszcze Andrzej Libiediew spokojnie, z ogromną przewagą za jego plecami. Wacław Milik, Brady Kurtz starał się, robił co mógł, nie dał rady, ale jednak nadszedł ten moment, którego bardzo mocno krośnianie oczekiwali. Zwycięstwo 5-1 i w całym meczu krośnianie wychodzą na prowadzenie 10-8. Jeszcze 6 punktów przewagi łodzian w tym dwumeczu. Ożył mocno stadion, jak słyszymy i czujemy, bo cała trybuna główna aż drży od aplauzu, jaki tutaj kibice krośnieńscy zgotowali swoim zawodnikom, którzy naprawdę
zasługują na brawa. Mianowicie para Miliki Lebiediew zaczęła odrabiać straty i świetnie ten wyścig rozegrali. No tutaj jak z procy z trzeciego pola Andrzej Lebiediew, który tak naprawdę po puszczeniu sprzęgła był z przodu. Świetny skok, świetny dojazd. Dużo większą robotę miał do wykonania Wacław Milik, który tutaj musiał pilnować swoich pleców, a były one przez moment gorące, bo tam bardzo szybko zbliżał się Australijczyk Brady Kertz. Natomiast Wacław Milik wiedział, jak to rozegrać. Był taki moment jeszcze na prostej przeciwległej. Za chwilkę może go zobaczymy, gdzie wydawało się, że Brady Kertz może skoczy pod łokieć. Natomiast Wacław Milik tutaj zamknął drogę Australijczykowi, od razu się wyniósł do tego, powiedzmy, usypanego, bo to ciężko powiedzieć, żeby po dwóch wyścigach jeszcze ten materiał już był odsypany. Natomiast jak w pierwszym wyścigu łodzianie wykorzystali tą próbę toru, tak teraz świetnie Milik i Lebiediew, przypomnijmy, zawodnicy, którzy również byli na próbie toru, potrafili dobrze odczytać te warunki i od samego początku pokazują prędkość i to oni teraz są zawodnikami, którzy, na których tak naprawdę krośnianie mogą opierać swoją moc. I tu jest właśnie to potwierdzenie. Od razu przy Lebiediewie, który bardzo szybko w tym wyścigu stoi, Tobiasz Musiela, któremu niestety ten pierwszy wyścig się nie udał. Już jest wymiana zdań, wymiana uwag, co zrobić, żeby było lepiej, więc komunikacja oczywiście jak najbardziej w tym momencie potrzebna. I proszę Państwa, wyścig czwarty przed nami. Franciszek Karczewski pojedzie w kasku niebieskim. Zawodnik, który no, nie sprawił się w wyścigu młodzieżowców, teraz będzie starał się to słabsze wrażenie zamazać. Jego partnerem będzie Kenan Ru. Natomiast rywale to Marcin Nowak i Mateusz Dul. Mateusz Dul z kolei, przypominamy, wygrał tę rywalizację młodzieżowców. Nowak jedzie z pierwszego pola startowego, Dul z trzeciego, natomiast Karczewski z drugiego pola, natomiast Kenan Ru z czwartego, tuż pod płotem ustawiony ten zawodnik. No i zobaczymy, który z tych dwóch żużlowców lepiej wejdzie w to spotkanie, czy Marcin Nowak, czy właśnie ściągnięty niedawno z Leszna zawodnik z Antypodów. Bardzo ważny moment, bo łodzianie będą chcieli znów w oparciu między innymi o dobry występ młodzieżowca Mateusza Dula tutaj powalczyć o to, by zatrzymać Krośnian. No i zobaczymy, jak to będzie rzeczywiście wyglądało. Karczewski, Ru, Nowak i Dul. Rozpoczynamy wyścig czwarty. Wystartował szybko Marcin Nowak i w tej chwili zacięta walka, ale jest ułamek sekundy spóźniony. Karczewski jedzie teraz zupełnie inaczej niż w wyścigu młodzieżowców, a wtóruje mu fantastycznie Kenan Ru. No i jest szansa dla Krośnian na to, by drugi z rzędu wyścig zakończył się ich podwójnym zwycięstwem. I tak to w tej chwili się układa. Już będzie kontrolował sytuację Ru. Karczewski także bardzo, bardzo gorąco pragnął, by spisać się lepiej niż w tym wyścigu numer 2 w biegu młodzieżowców. No a krośnijscy kibice w wielkiej euforii, bo jeżeli w tym tempie krośnianie będą zdobywali kolejne punkty przewagi, to się może rzeczywiście szybko poukładać dla nich niezwykle interesująco. I ta przewaga pary krośnińskiej jest już zdecydowana. Ru za jego plecami, Karczewski spokojnie robiący swoje. Mateusz Dul w tej chwili wiezie jeden punkt, Marcin Nowak bez punktu. Tak swoją drogą Marcin Nowak i Norbert Kościół, ci dwaj zawodnicy łódzkiej drużyny, tę pierwszą serię startów notują zdecydowanie słabszą. Tam jeszcze rzuciło motocyklem jadącego w kasku białym Mateusza Dula, ale na szczęście nic się w tej chwili, jak się okazuje, zawodnikowi z Orła Łódź nie stało, choć będzie być może miał problem z przejazdem motocyklem do parku maszyn, bo jednak ta maszyna coś tam rzeczywiście zdefektowała. Nie, teraz próbuje jeszcze uruchomić ponownie silnik. Tak, na szczęście dojeżdża, mija linię mety, ma ten wyścig zaliczony i gospodarze, proszę Państwa, mają w tej chwili już 6 punktów przewagi po pierwszej serii.
bardzo mocno wzięli sobie Krośnianie do serca odrabianie tych strat, bo dwa wyścigi, mocne rozdanie po 5-1 i już tych punktów mają 6 do przodu. Bardzo ciekawy wyścig, tutaj mocno zaimponował mi w kasku niebieskim junior Franek Karczewski, który pojechał jak profesor. Nie dość, że wykonał świetny start, nakrywając Marcina Nowaka. Wysunął się tutaj bardzo szeroko. Wydawało się, że może gdzieś tam poprzeszkadza Kainanowi Ru, natomiast widać było, że on jeszcze się potrafił obrócić, bo spodziewał się tam Australijczyka, że pewnie dojedzie do niego. Zrobił mu drogę, puścił go przed siebie i tak naprawdę obaj zawodnicy bardzo pewnie i co trzeba podkreślić, z bardzo dużą przewagą wygrali nad gośćmi. To jest drugi w ogóle ten wyścig z rzędu po 5-1, gdzie są straszne przewagi między zawodnikami. Dodatkowo pod koniec jeszcze Mateusz Dul miał bardzo duże problemy z poprawną jazdą. Tak naprawdę z kółka na kółko jechał coraz szerzej, ta jazda nie była płynna, aż finalnie poskutkowała no mało przyjemnym upadkiem, rozstaniem z motocykla. A tu jeszcze widzimy ten moment za szczytem łuku, coraz szerzej też doszło do takiej kontry i zawodnik niestety upadł. Marcin Nowak to zawodnik, jeśli dobrze sięgam pamięcią, na wiosnę, kiedy był tutaj mecz Krosno-Łódź, to był jeden z nielicznych zawodników, którzy tutaj nawet dwa wyścigi wygrali. Mocno stawiałem na niego, liczyłem, że jest w stanie powalczyć z parą krośnieńską, natomiast krośnianie pokazują swoją moc. Proszę Państwa, oddajemy głos kolegom w studiu. Ta pierwsza seria od razu tak zafalowała emocjami po dwóch pierwszych wyścigach prowadzenie Łodzian, ale zostali bardzo mocno wbici w ziemię w wyścigach trzecim i czwartym. Zobaczymy, co będzie dalej. Oddajemy głos. Tak, w tamtym meczu 8 punktów Marcin Nowak zrobił, był najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny łódzkiej. Przypomnijmy, wtedy było 29-61 z punktu widzenia Łodzian. No, Kuba, pozmieniało się. Rozmawialiśmy chwilę po drugim biegu. Delikatne nerwy mogły być u kibiców gospodarzy, natomiast ten trzeci i czwarty chyba tak, jak sobie zaplanowali. No tak, dokładnie. No, tym pierwszym, no, gdzieś tutaj ewidentne problemy Tobiasza Mosielaka na starcie, a później ten tor widocznie nie pozwalał na tyle, żeby gdzieś tam się... To skoro wywołałeś ten pierwszy, to możemy sobie od razu go zobaczyć, co tu się w nim wydarzyło. No tak, świetnie wyszli przede wszystkim ze startu Łodzianie, zostali tutaj Krośnianie zamknięci, ale jeszcze Mateusz, nie pamiętam w którym momencie, ale potrafił tutaj właśnie wskoczyć szerzej, właśnie tutaj błąd Luka Beckera, że został przy tym krawężniku też gdzieś tam. Jak dochodziłem tutaj do tego naszego studia, to zwróciłem uwagę, że gdzieś tam od połowy toru szerzej jest lekko rośnięty ten tor, ta szeroka, więc tam jest korzystniejsza ta ścieżka. Zresztą widać, że zawodnicy tam się udają najczęściej i tam najszybszą prędkość można uzyskać, a później bieg no bez historii, tak? I te wszystkie inne takie są i nie chcę tutaj mówię już kibiców jakby tym emocji odbrać, ale wydaje mi się, że wszystkie kolejne też tak mogą wyglądać, bo jednak Krośnie przy tym potężnym owalu, przy tym dużym owalu, jak się wjedzie w tą ścieżkę, to faktycznie naprawdę ktoś musi zrobić bardzo duży błąd, żeby ktoś kogoś minął. Okej, okay, natomiast no, chciałbym, żebyś się mylił, to znaczy chciałbym, żebyś... Ja też, ja również, tylko po prostu tak staram się być obiektywny i nie zawsze mam rację, ale to, co gdzieś tam człowiek wie, czy tam jeździ tutaj, to tak ten tor w Krośnie jest ze względu na geometrię, nie ze względu na jakąś tam celowość drużyny z Krosna. No ale cóż, no odrobili to, więc tutaj teraz pokazali prawdziwe kły wilki i zobaczymy, czy tak będą kąsać, czy tutaj jakby ta dobra dyspozycja przede wszystkim Iversena może gdzieś tam uzdrowić resztę zespołu i może gdzieś tam pomóc chłopakom w odpowiednim ustawieniu. Tak, no i szykując tor pod siebie, myśli się nie o tym, żeby było fajne ściganie, tylko o tym, żeby po prostu nam wszystko pasowało, a czy to będzie od mety, od startu do mety, to już jest sprawa drugorzędna. Kibicom widać też nie przeszkadza. Cieszą się cały wyścig, że są swoi zawodnicy na prowadzeniu. Tak, no w Polsce się na to głównie patrzy i no i idziemy profesjonalnie sportowo, więc o to chodzi, o wynik, a nie o tylko i o widowiskowość. Ale też lubimy widowiska, na widowiska czekamy. Czy widowiskowa będzie rozmowa naszego reportera? No o to się postaram, jeszcze tutaj analizujemy program zawodów. Znasz wynik tego spotkania? Nie, dopiero przyjechałem z biegu, jeszcze nie wiem jaki jest wynik. Domyślam się, bo spore zamieszanie, tak, oczywiście zaraz ci powiem, 15-9 dla gospodarzy, w dwumeczu górą jeszcze wy prowadzicie różnicą 2 punktów, ale mocne uderzenie w tej pierwszej serii, jak to odbierasz? Zaskoczony trochę tym wynikiem? No,
myślę, że nie zaskoczony. Przyjechaliśmy na tory rywala, rywal się postawił, rywal jest w końcu u siebie i teraz musimy go złapać, tak? Może musi złapać wilka i zobaczymy, co z tego wyniknie. Zobaczymy, jak to będzie. W ostatnim biegu, w biegu czwartym, wiozłeś punkt. Co tam się stało, jak skomentujesz to zdarzenie na drugim łuku? Pojechałem jak gamoń po prostu. Tyle. No. Podstawowy błąd? Co tam ze szczegółami, co tam się stało? Podstawowy błąd? No motocykl, no po pierwsze nie prowadziłem, tak? Jak prowadziłem wyścig w biegu młodzieżowym, to oczywiście łatwo się jest z przodu jadąc, a kiedy przede mną jechał Franek, to musiałem trochę inne ścieżki obierać, musiałem bardzo motor trzymać na rękach, ten tor jest długi, bardzo szybko się jedzie i w końcu te ręce nie wytrzymały, tak? Tak naprawdę to jest mój błąd, nie ma żadnego usprawiedliwienia. Jakbym zatrzymał, może pojechał trochę inaczej. Jechałem też bieg drugi, czwarty, tam na odpoczynek za bardzo nie było czasu, też zwrot tym kewlarem nam trochę gorąco i to wszystko nie sprzyja, no tak naprawdę powinienem trochę inaczej się zachować, może inny trening przeprowadzić, żeby więcej się takie rzeczy nie powtarzały, a tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie mój błąd. Bardzo duży szacunek za to tłumaczenie. No i dobrze, że w tym wyścigu młodzieżowym, żeście się nie spotkali z Nikodemem, bo tam też było gorąco, prawda? No mi się Nikodem na chwilę pokazał i później zniknął i już bieg przerwali, tak? Więc nie widziałem, co zawodnik może zrobić, wjeżdżając mnie bardzo mocno pod lewe ramię, a szczególnie to zawodnik z mojej drużyny. No taki jest... Nie wiem, co powiedzieć. No, nie mam... Moment. Oddajemy głos, chyba jeszcze zdążymy do studia. Dzięki, Mateusz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Mateusz Dul. Kolejny raz mam okazję podkreślić, że lubię żużlowców, którzy nie tylko fajnie jeżdżą, ale też mają coś ciekawego do powiedzenia i wcale gamoniami nie są. No tak, no wytłumaczył to w żołnierskich słowach, wie co popełnił i co zrobił źle, więc spoko. I to są błędy młodości, idziesz najpierw fajny bieg, radzisz sobie w pojedynkę z dwoma rywalami w biegu juniorskim, a później gdzieś tam się w kolejnym starcie gubisz. No tak, widać, że też zawodników troszeczkę wytrąca z równowagi, trochę podrzuca ich, też tu Mateusz wspomniał o rękach, tak, że faktycznie przy tym podrzucaniu, przy tym, że gdzieś tam są momenty, że wciąga, że te ręce gdzieś spuchną, no nie wytrzymało mu, tak jak wspomniał, i gdzieś upuścił ten motor, ale no, bije się w pierś i mówi, że będzie mocniej na siłowni ćwiczył, więc będzie okej. Okay. To zanim pójdzie na siłownię, teraz będzie oglądał kolegów w biegu numer 5. Tak, witamy ponownie, proszę Państwa, wyścig piąty. Gdyby tak sumarycznie podsumować występy tej czwórki, w pierwszych startach jest remis, bo Iversen zdobył 3 punkty, Nowak wiemy w jakich okolicznościach 1, natomiast bardzo ambitnie walczył Mateusz Szczepaniak, on tam przesunął się z trzeciego na drugie miejsce, Wacław Milik natomiast spokojnie przypilnował 2 punktów i bonusa w rywalizacji z Libidiewem kontra Kertz i Kościół. Jak będzie to wyglądało tym razem? Na pewno łódzcy kibice wierzą w zawodnika w kasku białym. Bielsa Christiana Iversena i jego partner Marcin Nowak żółtym i ruszyli, ale czy będzie w stanie Iversen wyjść na pierwszą pozycję? Pięknie tam wypchnął Mateusza Szczepaniaka, otworzył drogę dla swojego kolegi, no ale właśnie. Ale tu się wydawało, że co najmniej 2 zawodników ruszało się na starcie i sądzę, że to jest właśnie przyczyna przerwania tego wyścigu. Mam wrażenie, że to był kask biały i kask czerwony, czyli Iversen i Szczepaniak, ale oczywiście musimy to zobaczyć na powtórce, bo te ruchy tak naprawdę były minimalne, ale były. Zobaczmy, co tutaj działo się na starcie. Ha! Tak jednoznacznie nie widać nie tych ruchów. Łatwiej nam było zobaczyć to z tego tak naprawdę w oryginalnej odsłonie tego wyścigu, bo no są takie drobne ruchy, ale to są naprawdę drobne ruchy, ale oczywiście wiemy, jaki jest regulamin, więc musimy się... Tak, i nawet chyba Marcin Nowak w kasku żółtym, więc no trochę sędzia musi się tutaj napracować, żeby dobrze rozdać te warningi, które na pewno się posypią, bo trzeba tutaj się wykazać nie lada dobrym wzrokiem i taką precyzją, żeby wiedzieć, jak poprawnie podjąć tutaj decyzję w tym wyścigu. Ale faktem jest, że Iversen tam skutecznie rozprowadził jadącego w kasku czerwonym Mateusza Szczepaniaka. No właśnie, to był kluczowy też moment tej pierwszej odsłony, bo rozpędzał się też cały czas motocykl Mateusza Szczepaniaka i tu się wydawało, że może Mateusz jest w stanie nakryć Iversena, natomiast tak się nie stało. Iversen wypchnął Mateusza Szczepaniaka, przez co skorzystał Marcin Nowak i wskoczył w krawężnik, ale szybko ten wyścig został przerwany. Tu w międzyczasie speaker mówi o warningach, ale nie dosłyszałem. Iversenie, kask biały. Iversen, kask biały.
Wspomniany wcześniej jest. Miałem wrażenie, że też Marcin Nowak wykonywał pewne ruchy. Ale tutaj wykrzyknik zapisujemy przy nazwisku Nielsa Christiana Iversena, który już do końca zawodów musi jechać bardziej ostrożnie, bo przypomnijmy, każde kolejne ostrzeżenie będzie skutkowało wykluczeniem. Tutaj stawiając kropkę na Dio, o czym mówił Kuba, że są wzmocnione posiłki, jeśli chodzi o drużynę łódzką. Widzimy tutaj osobę Darka Pieli, mechanika bardzo doświadczonego, który pracował w wielu dobrych teamach, u Petera Carsona z Jarkiem Hampelem, więc też jest tutaj widać dzisiaj pomocną dłonią w łódzkiej drużynie. Tak jest, już zawodnicy ponownie podjeżdżają pod taśmę maszyny startowej. Oczywiście Iversen, który tak błysnął na inaugurację dzisiejszego spotkania i nieźle wydawało się rozpoczyna ten bieg, ale sędzia rzeczywiście dopatrzył się tam tych minimalnych ruchów w wykonaniu doświadczonego Duńczyka. No właśnie o Iversenie też słówko, bo jest to postać, która oczywiście poza bogatą historią i mocnym CV, którym może się naprawdę chwalić na lewo i na prawo, to zawodnik, który tutaj bardzo słabo sobie radził w krośnie. Ten tor widać, jakby mu nie leżył w ostatnich latach, bo i z Unią Tarnów i w rundzie zasadniczej z Łodzią nie zaprezentował się tutaj dobrze. Ten pierwszy wyścig po próbie toru wygrany, więc prawdopodobnie no, wzbudził takie dodatkowe pozytywne emocje w Iversenie. Teraz ma pierwsze pole, które dzisiaj jest polem dobrym, więc ma szansę dzisiaj Duńczyk przełamać tą niemoc właśnie krośnieńskiego toru. Ale w tyle głowy także musi się mieć ogromnie na baczności, by rzeczywiście tam nieruchomo zastygać każdorazowo już teraz do końca spotkania, by nie opuścić przedwcześnie rywalizacji w tym meczu. Iversen, Szczepaniak, Nowak i Milik w takim układzie od pierwszego do czwartego pola startowego będą zawodnicy ponownie za chwilę startowali w wyścigu piątym. Widzimy też, jak pieczołowicie Iversen przygotowuje sobie pole startowe. Dzisiaj tego materiału na starcie jest dużo więcej i bardzo często zawodnicy właśnie stosują taką technikę zasypywania kolei świeżym materiałem, pod warunkiem, że jest on wilgotny, tak żeby mógł się dobrze przykleić. Dodatkowo ubijanie metalowym laczkiem, żeby zrobiła się ta kolejna właśnie taka świeża, i właśnie takie miejsce przygotował sobie Niels Christian Iversen. A Mateusz Szczepaniak z jednym planem taktycznym. Jak tu lepiej wystartować, jak zamknąć Duńczyka przy wejściu w pierwszy wiraż. Ano, za chwilę zobaczymy, jak to się będzie realizowało w praktyce. I popatrzmy. Jednak Iversen, kapitalny start w jego wykonaniu. Co się będzie działo? Tym razem jego partner z drużyny próbuje się przebić na drugą pozycję i w tej chwili zacięta walka. Marcin Nowak jednak już atakowany przez Wacława Milika. Zamyka stawkę Mateusz Szczepaniak. No i kapitalnie teraz zaatakował Wacław Milik, ale Iversen jeszcze odparł ten atak bardzo ciasno. Cała czwórka rozpędza się Szczepaniak. On już pokazał waleczkość, a teraz za jednym zamachem dwaj krośnienie przesunęli się ze stanu 4-2 dla gości. Robi się 4-2 dla zespołu Wilków Krosno. Fantastycznie dysponowany Wacław Milik w tym swoim pierwszym starcie, jak mówiliśmy, zadowolił się dwójką z bonusem, potem nie musiał z kolegą z pary toczyć rywalizacji, no ale sprzętowo widać dzisiaj także perfekcyjnie to wygląda. Jeśli chodzi o Czecha, Iversen zaczyna mieć problemy. Natomiast Marcin Nowak znów spada na czwartą pozycję i po tym, tak jak w całym początku obiecującym dla Łodzia, tak ten bieg także w kalejdoskopie to pokazuje. A jeszcze nie koniec zmartwień Iversena, bo Szczepaniak nam szaleje i uwaga, wyjście na ostatnią prostą. I jednak Iversen przywozi te dwa punkty, ale to, co zrobił Milik, to, co zrobił Szczepaniak, ich nieprawdopodobna walka pokazała, że krośnianie chcą dzisiaj jak najszybciej rozerwać na strzępy ekipę łódzką. Oczywiście, jeśli chodzi o wymiar sportowy, no i w tej chwili mamy taką oto sytuację, że drużyna krośnieńska już wyrównała bilans dwumeczu po tym piątym biegu. Mamy 60-60, jeśli chodzi o to spotkanie w Łodzi i dzisiejszy rewanż w Krośnie. Zobaczmy powtórkę, bo tu naprawdę bardzo dużo się działo. Tak jak i w pierwszej odsłonie, świetny start Iversena i jeszcze lepszy start Marcina
Nowaka. Szybko do walki, do odrabiania stad wzięli się Krośnianie i świetnie to wszystko rozegrał Wacław Mili, który miał tak naprawdę czyste pole, potrafił się tak na tym torze znaleźć, że nic go naprawdę nie wyhamowało i mógł się cały czas rozpędzać. No i tutaj wykorzystał takie za szerokie wyniesienie się Iversena, który już pojechał za to przełamanie, tak o metro, dwa za szeroko, co skrzętnie wykorzystał Wacław Milik. W ogóle zawodnicy z Łodzi też no mało wykorzystują tutaj pewne rzeczy w tym krośnie. Nie dojeżdżają na prostej do płotu, zostawiają miejsce zawodnikom za swojej, po swojej prawej stronie, gdzie mogą się spokojnie napędzać. Tym torem, tym tokiem myślenia podążał też Mateusz Szczepaniak. Tu widzimy bardzo duża przestrzeń, żeby móc się bez problemu dostać od razu szybszą drogą, szerzej, od razu do tego usypanego i tam atakować. Słabną zawodnicy z Łodzi. Widać, że z kółka na kółko mają coraz większe problemy z utrzymaniem prędkości. Widzimy też te fale, które zarówno się wybiły na wejściu w pierwszy łuk, jak i w drugi. One od strony zawodnika, tak nazywamy to, pompują i zawodnikowi na pewno tych sił brakuje więcej, więc trzeba też umiejętnie jechać albo samą mało, albo właśnie tak jak jechał Mateusz Szczepaniak, który omijał w ogóle te dzisiaj sprzyjające troszkę, znaczy sprzyjające, przynoszące trochę kłopotów miejsca właśnie szerszą ścieżką, tak by tych sił po prostu oszczędzić maksymalnie dużo. No i cóż, pięć wyścigów za nami, bardzo szybko Krośnianie doprowadzili do statusu quo. Tak, proszę Państwa, mamy już informację, że Nils Christian Iversen pojedzie bieg kolejny, jeśli chodzi o zespół dzisiejszych gości. Za Norberta Kościucha Iversen pojawi się na torze i oczywiście Luke Becker także będzie mu towarzyszył. Andrzej Lebiediew i Krzysztof Sadurski są w programie, jeśli chodzi o Wilki Krosno. No ale wydawało się po tym, kiedy Iversen tak świetnie wystrzelił do tego piątego biegu, że on jednak tę pierwszą pozycję będzie w stanie obronić. To niesamowicie dołujące dla zawodników, członków ekipy łódzkiej, że dał się jednak dystansować Milikowi na trasie. Bo jeżeli nie on, to kto? Zwłaszcza, że to bardzo doświadczony zawodnik. No, gdzieś to krosno mu nie leży, tak jak wspominaliśmy. Tutaj jeden moment, tak naprawdę jeden łuk, jedna akcja, w której się wysunął za szeroko, spowodowała, że dał się wyprzedzić Milikowi i to spowodowało, że tą trójkę, którą wiózł, bardzo szybko stracił. Jest tutaj decyzja o rezerwie taktycznej, bardzo odważna. Dlaczego? Dlatego, że z pierwszego pola, może inaczej, nie dość, że mamy Andrzeja Lebiediewa, który jest bardzo mocnym ogniwem, to w dodatku jedzie z pierwszego pola, które dzisiaj niesie dobrze wszystkich zawodników, więc mocna rezerwa na mocną parę krosińską. No zobaczymy, muszą Łodzianie próbować trzymać ten wynik w ryzach, bo jeżeli Krośnianie uciekną na kilkanaście punktów, wtedy będzie już rzeczywiście niemal pozamiatane, chociaż te mecze, jak mówiliśmy, choćby z tygodnia żużlowej Ekstraligi pokazywały też ogromne zmiany, jeśli chodzi o dramaturgię, jeśli chodzi o scenariusze realizowane na torze, oczywiście także jeśli chodzi o te spotkania, choćby pierwsze w Łodzi, tam też wydawało się, że Krośnianie idą po swoje, a później znakomita druga część meczu w wykonaniu zawodników Has Skrzydlewskiej, Orła Łódź. No ale to wszystko już w tej chwili jest tylko historią. To, co dzieje się tu na bieżąco, na żywo, na naszych oczach w Krośnie, jest najistotniejsze w kontekście walki o awans do finału. Podjeżdża już także pod taśmę maszyny startowej Nils Christian Iversen. I tak to wygląda. Nils Christian Iversen, obok niego Lebiediew, Becker i Sadurski. No ja tutaj muszę sprostować, bo niestety patrząc program, pomieszałem zestawy. Wydawało mi się, że Andrzej Lebiediew jedzie z pola pierwszego, więc to jest już zupełnie inna sytuacja. Nils Christian Iversen, który właśnie chwilą, tak naprawdę 2-3 minutki temu startował z pola pierwszego. Teraz będzie miał okazję jeszcze raz właśnie tutaj najbliżej krawężnika zademonstrować się. Zapowiada się bardzo ciekawy wyścig, bo tak naprawdę wszyscy czterej zawodnicy to bardzo mocne ogniwa w swoich drużynach. No i właśnie, Iversen będzie chciał tym razem po tej przegranej z Milikiem spróbować powalczyć z Lebiediewem. Czy będzie w stanie? Uwaga, Lebiediew, kask czerwony, Iversen biały. No i walka przy dojeździe do pierwszego łuku. Iversen wykonał dobrą robotę, ale przepuścił go znakomicie Lebiediew. Tyle tylko, że tam już po drodze Luke Becker zdołał wyjść na pierwszą pozycję. I w tej chwili 4-2 dla Orła Łódź na
tym etapie tego szóstego biegu, ale to nie oznacza, że tak się to już skończy. Atakuje już tam z czwartej pozycji, także Sadurski nieco zarzuciło Iversenem, natomiast fantastycznie spisuje się Amerykanin na pierwszym miejscu. Becker jedzie w tej chwili już z dużą przewagą nad Andrzejem Rybinem. Ważne dla Łodzian, by kolejni zawodnicy byli w stanie zdobywać punkty. No a Becker, który w swoim pierwszym wyścigu dał się na dystansie wyprzedzić Szczepaniakowi, tym razem kapitalnie to wszystko rozegrał. Kiedy skupili się na walce Iversen z Rybinem, Becker tymczasem pomknął do przodu i taka sytuacja obowiązuje do tej chwili. Jeszcze patrzymy na to, czy Iversen będzie miał problemy z Sadurskim. Chyba już nie. Natomiast taki maleńki zaszczyt optymizmu dla Łodzian, bowiem Luke Becker wygrywa i to z Andrzejem Lebiediewem. Natomiast Iversen, który był tutaj użyty jako rezerwa taktyczna, przyjeżdża na miejscu trzecim przed Sadurskim. Myślę, że jednak Łodzianie są ukontentowani wynikiem tego biegu. No jest sukces tej rezerwy taktycznej, może nie stuprocentowy, ale Łodzianie odrabiają straty na mocnego Lebiediewa, tak jak wspomnieliśmy, i to naprawdę Luke Becker wygrywa z olbrzymią przewagą i w takim stylu wygrać tutaj na torze w krośnie z Andrzejem Lebiediewem, no to ręce składają się same do oklasków. Tutaj tak w myśl zasady, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta właśnie, tak tą całą sytuację wykorzystał Luke Becker, który miał nie dość, że dobry start, to tutaj troszeczkę Iversen z Lebiediewem zajęli się sobą i generalnie po swoje od samego początku pojechał Luke Becker, który widzimy już na wejściu w drugi łuk, jak dużą prędkością dysponuje Andrzej Lebiediew. Tak naprawdę przez cały wyścig nie miał nic do powiedzenia, spokojnie jechał sobie na drugim miejscu, dowożąc tą dwójeczkę. Niels Christian Iversen przywozi jedynkę, Krzysiek Sadurski no nie był w stanie sprostać tutaj naprawdę mocnej formacji seniorskiej, choć tak naprawdę przez cały wyścig blisko jechał Duńczyka, trzymał się go, natomiast no było to zbyt mało, żeby przywieźć w tym wyścigu jakiekolwiek punkty. Jest małe przełamanie po tej serii trzech wyścigów, gdzie to krośnianie cały czas punktowali drużynę Michała Widery i Piotra Świderskiego, jest 2-4, jest malutkie odrobienie strat na tą chwilę. Łodzianie przegrywają 6 punktami i na tą chwilę to oni są w finale winner pierwszej ligi. Tak jest, mamy informację, że Mateusz Dul pojedzie za Nikodema Bartocha w kasku białym. Natomiast oczywiście za Rafała Karczmarza w zespole gospodarzy w niebieskim kasku Kenan Ru. Uzupełniają natomiast stawkę na torze Brady Kertz, który pojedzie w kasku żółtym, i Tobiasz Musielak, który wystartuje w kasku czerwonym. Tobiasz Musielak, który przyjechał na ostatnim miejscu w pierwszym wyścigu dzisiejszego dnia, on także będzie chciał tutaj pokazać zdecydowanie inną dyspozycję. Jeszcze słowo, jeśli jesteśmy przy Tobiaszu. Tobiasz dzisiaj z numerem 9, to jest ten numer, który jest często nielubiany przez zawodników, zwłaszcza startujących w domu. To numer, który startuje, zaczyna zawody w wyścigu pierwszym. Później jest bardzo długa przerwa, aż do wyścigu 7. Wiemy, że Tobiasz też słabo zaczął te zawody z zerówką, więc teraz naprawdę nie dość, że musi ją wprowadzić korekty. To bardzo długie oczekiwanie na wyścig, a widzimy, jak tor się zmienia. On tak naprawdę, to co wspomnieliśmy przed zawodami, przy takiej słonecznej temperaturze bardzo ciężko utrzymać tą wilgotność, zaczyna się kurzyć, więc tutaj no dużo do myślenia w teamie Tobiasza, tak żeby dobrać te ustawienia tak, aby móc wygrywać wyścigi. Zobaczymy, czy Łodzianie po tym, jak w poprzednim wyścigu uszczknęli nieco z tej przewagi drużyny krośnieńskiej i w dwumeczu mają te 2 punkty więcej na tę chwilę, będą w stanie tu powalczyć, bo Ru pokazał rzeczywiście znakomitą dyspozycję. Co natomiast tym razem będzie wyczyniał Brady Kertz, a co Tobiasz Musielak. No i rozpoczynamy już ten wyścig kończący drugą serię startów. Za moment taśma pójdzie w górę i rozpocznie się ta rywalizacja. Mateusz Dul, tam jeszcze jakieś tak, kierownik uwagi. Startu cały czas poprawia zawodników, by trzymali się blisko tej 10-centymetrowej różnicy od taśmy startowej. Ale fantastyczny początek Ru i także jego partner Tobiasz Musielak w tej chwili na 2 pierwszych pozycjach od razu na pierwszym łuku, a teraz fantastycznie jeszcze zaatakował Brady Kertz. Doskonale, no ale zobaczymy, czy utrzyma się na motocyklu. Tam go mocno zarzuciło. Brady Kertz podejmuje wyzwanie.
skoro Luke Becker mógł tak dobrze pojechać, dlaczego on ma również tutaj nie powalczyć z Krośnianami? Jeszcze jednak zdołał wyprzedzić tutaj jadącego w kasku niebieskim Kejlana Runo i ta walka zawodników z antypodów jest niezwykle ekscytująca. Natomiast Tomek Musielak jest na pierwszej pozycji, on w tej chwili jedzie po zwycięstwo, już dosyć spacerowo pokonuje dystans, natomiast Mateusz Dul, zdając sobie sprawę, że nie powalczy, choć być może rzeczywiście ma także problemy jakieś z motocyklem. Natomiast tutaj uwaga, niemal zagapił się Musielak i w tej chwili Brady Kerr wchodzi pod niego, ależ niesamowita walka. Musielak jakby chciał tam poczekać, przyblokować zawodnika jadącego w żółtym kasku, ale ten plan się nie powiódł. No i zobaczymy, co teraz. Tobiasz Musielak, ostatnia prosta, na drugim miejscu Brady Kerr, na trzeciej pozycji Henia Ru. 4-2 wygrywają zawodnicy gospodarzy i znów mamy w dwumeczu o awans do finału idealny remis pomiędzy Krośnianami a ekipą Orła Łódź. Bardzo ładny wyścig. Dzisiaj nie mamy tak naprawdę tej walki zbyt wiele, a tutaj doszło do fajnego pojedynku obu kangurów. Brady Kerr z Kejlanem Ru dosyć konkretnie i fajnie powalczyli o te dwa punkty, a to wszystko działo się za plecami Tobiasza Musielaka, który tutaj elegancko, pięknie wystartował z tego trzeciego pola. Widzimy tak klasycznie te 10 cm nad ziemią, uniesione przednie koło. Świetny start, skok i dociąg. To pozwoliło tak naprawdę Tobiaszowi bardzo szybko znaleźć się na przedzie stawki, a tutaj o dwa punkty naprawdę bardzo zaciekle i mocno walczyli ze sobą Kejlan Ru w kasku niebieskim oraz Brady Kerr w kasku żółtym. Tutaj wydawało się, że jest 5-1, że wszystko jest fajnie, Krośnianie mają ten wyścig pod kontrolą, natomiast bardzo szeroko w pierwszym łuku nabrał dużej prędkości, wcześniej wykorzystał właśnie tą prędkość prostując motocykl Brady Kerr, zrobił tak zwaną długą prostą, tu jeszcze wypchnął sobie Kejlana Ru i szybko wyskoczył na drugie miejsce. Bardzo blisko zawodnicy w ogóle wszyscy jechali. Tutaj Australijczycy walczyli między sobą, a widzimy, że dojeżdżali do Tobiasza Musielaka. Tobiasz tak jakby chyba uśpiony w pewnym momencie, bo tu był jeden moment, w którym Brady Kerr już był bardzo blisko, żeby się przedrzeć do przodu i to chyba taką dodatkową lampkę zapaliło u Tobiasza, że trzeba jeszcze wrzucić przysłowiowo ten drugi bieg i uciekać do przodu. Mam wrażenie, że jeszcze coś u Tobiasza brakuje, bo jest prędkość, ale jednak Brady Kerr się do niego cały czas zbliżał i te akcje były niebezpieczne, ale oczywiście po zerówce jest trójka, więc duża poprawa, a dzisiaj trzeba też wspomnieć, nawet do pomocy Tobiaszowi z Anglii prosto przyleciał Maciek Pietraszek, no mechanik, który też wiele lat, jak to się mówi, dużo zębów w żużlu zjadł i na co dzień też pomaga Tobiaszowi w Anglii, więc dzisiaj też jest z nim w Polsce, właśnie tutaj w Krośnie. Iversen 6 punktów, ale w 3 startach Kerc, Dul po 3 punkty, Becker 4. Natomiast no, Norbert Kościuch i Marcin Nowak na razie słabi. Marcin Nowak, wiemy, ten jeden punkt zdobył właściwie w związku z tym upadkiem kolegi z drużyny. Tutaj Milik 5 plus 1, Libidiew 5, Musielak 3, Szczepaniak 3. W drużynie gospodarzy nie ma zawodnika w tej chwili z kompletem punktów po dwóch występach, no ale jadą naprawdę bardzo solidnie. No zgadza się, na razie więcej atutów na tą chwilę mają Krośnianie, mają bardziej kompletny skład, tylko tak naprawdę dwie zerówki w drużynie krośnieńskiej. No i tak, klasyfikacja wygranych wyścigów, pola zewnętrzne dzisiaj zdecydowanie bardziej, czwarte pole przysłonięte, tutaj nie dość, że od trybuny głównej to zawsze gdzieś ta woda podczas polewania od bandy się odbija i wraca na czwarte pole, może bardziej dowodnione. No i Luke Becker, właśnie zawodnik, który w pierwszej odsłonie, czyli w pierwszym meczu półfinałowym w Łodzi zanotował swój najlepszy występ z bonusem 15 punktów i tutaj po pierwszym wyścigu, w którym przywiózł jedynkę, naprawdę pokazał wielką moc, urywając punkty Andrzejowi Lebediewowi, a to znaczy bardzo wiele. Tak jest, tak wygląda, proszę Państwa, sytuacja w Krośnie. Jesteśmy blisko półmetka tego meczu i sytuacja jest bardzo, bardzo ciasna punktowo, tyle tylko, że oczywiście gospodarze na razie pozostawiają zdecydowanie lepsze wrażenie. My oddajemy głos na przerwę reklamową, a potem wrócimy na stadion do Krośna. Wracamy na stadion żużlowy do Krosna. 25-17 dla gospodarzy, dla Wilków. Obok mnie Wacław Milik, mocno zapracowany, no bo też wczoraj startowałeś w Seku w Łodzi. Nie do końca udane zawody. Znając fakt, że jesteś ambitnym zawodnikiem, pewnie nie testowałeś, chciałeś jak najlepiej, czy może mylę się? Nie testowałem, po prostu nie wiem, czy mi za bardzo siedzi ten tor w Łodzi, bo
Nie powiem, że mi sprzęt nie jechał, bo mam w tym sezonie naprawdę dobry sprzęt, tylko ja w Łodzi tak naprawdę dużo błędów poprawiam w pierwszym łuku i pozamiatane później. Całkowicie mi tam po prostu nie idzie i no i tyle. No. Zadowolony jestem z tego, że dzisiaj jestem tutaj i na razie jest w miarę dobrze. No pewnie, oby tak dalej. Ten tor tutaj pasuje ci. Pytam o nawierzchnię, bo ta bywała różna w tym sezonie w Krośnie. Powiem, że delikatnie się zmienia, ale najważniejsze jest tutaj ograć sobie geometrię, bo też jest specyficzna i jak na razie widzę i po chłopaków, to nam dzisiaj pasuje. No właśnie, pytanie czy wszystkim, no bo też troszeczkę w kratkę Tobiasz Musielak, inni, ale Tobiasz pokazał w ostatnim wyścigu, że ta prędkość jest w jego sprzęcie. No pewnie jak w pierwszym jego biegu mu nie szło, to wie już co robić, bo dużo kulekśmy zrobili w tym sezonie tutaj, więc każdy z nas doskonale wie co ma robić i no i tak to robimy, więc zadowolony jestem z tego wyniku jak na razie, żeby to utrzymać i było jeszcze lepiej. Bacznie śledzicie nawierzchnię, to jak się zachowuje i co zakładam, że takie delikatne zmiany stosujecie? W moim wykonaniu to tylko bardzo, bardzo delikatnie, bo no bo czuję się szybki, ale z tego startu jeszcze nie było perfekcyjnie, więc delikatne zmiany, jak z chłopakami rozmawiam, to też nie za dużo zmieniają. Ważne, żeby nie przekombinować. Tyle Wacław Milik. I co? Zostaniesz podwójnym tatą niedługo, tak? Za miesiąc? Bardzo zadowolony jestem z tego. Następny chłopak, więc w Czechach może będzie dużo żużlowców. O, super. Trzymamy kciuki. Wielkie dzięki. Tyle Waszek Milik. Dziękujemy serdecznie, a my już, proszę Państwa, zmierzamy do obsady wyścigu ósmego. Libidię tym razem będzie miał Iversena z drugiej strony. Pojedzie właśnie z pierwszego Andrzej Libidię, z drugiego pola Iversen, z trzeciego Franciszek Karczewski, z czwartego Marcin Nowak. No jest jeszcze właśnie w tej całej obsadzie Franek Karczewski, który bardzo dobre wrażenie zostawił po swoim ostatnim wyścigu. No i nie ukrywam, że skupiamy się też na Marcinie Nowaku, bo jeśli Łódź chce dostać się do finału, to ten zawodnik musi zacząć jechać, bo tak naprawdę tych punktów brakuje w formacji polskiej w drużynie Widery Świderskiego. Pochylony już tam mocno nad kierownicą Franciszek Karczewski, już wygląda na to, że nie może doczekać się startu. Po słabszym pierwszym występie drugi miał atomowy. No i uwaga, ale przede wszystkim Libidin czy Iversen. Pociągnął Iversen, ale Filip jednak był przed nim, ale teraz Iversen próbuje się tam wedrzeć, natomiast skorzystał Marcin Nowak. Wywołałeś go do tablicy przed chwilą, no i Marcin Nowak pokazuje, że też potrafi się przełożyć. Na razie prowadzi teraz jego walka z Libidinem, będzie niesłychanie emocjonująca. Iversen jest w tej chwili na miejscu trzecim na Łodzian. Idealnym scenariuszem byłoby to, gdyby tak się to miało zakończyć, ale Libidin nie chce kolejny raz na swoim torze tutaj przegrać z zawodnikiem rywali. Już to się zdarzyło, kiedy przyjechał za plecami Beckera. No a teraz jest na pierwszej pozycji Marcin Nowak. Już teraz Libidin jest bliziuteńko, bardzo, bardzo blisko Marcina Nowaka. Nowak na razie spokojnie kontroluje sytuację. Za chwilę rozpocznie się ostatnie okrążenie. Iversen już nie zawraca sobie głowy walką o dwa punkty. Jedzie w tej chwili na trzeciej pozycji. Libidin wstają z miejsc kibice kraśnijscy. No i ściskają kciuki za Libidywa. Czy on będzie w stanie Marcina Nowaka tu ograć? Nowak jednak do końca wytrzymał. Bardzo precyzyjnie. Szapoba dla niego za to, w jaki sposób podziałał w tym wyścigu. No i Andrzej Libidin, który te zawody dzisiejsze rozpoczął bardzo efektowną trójką, teraz drugi raz z rzędu przyjeżdża na drugiej pozycji. No i co najważniejsze, Marcin Nowak daje sygnał do walki, że te zawody dla Łodzi jeszcze się nie skończyły, bo był moment, w którym faktycznie krośnianie mocno odrobili te straty bardzo szybko. Tych ciosów było dosyć sporo i wydawało się, że ta przewaga będzie rosła. Jest równanie toru, chwila przerwy i proszę. Świetnie z czwartego pola, z którego dzisiaj tak naprawdę tylko Niels Christian Iversen w pierwszym wyścigu świetnie sobie poradził. I tu bardzo dobrze rozegrany pierwszy łuk, w ogóle cały wyścig. Dużo dobrego zrobił w tej przerwie Marcin Nowak, bo nie dość, że poprawił ustawienia, co automatycznie przełożyło się na dużo pewniejszą jazdę. Drugi raz pokonany Andrzej Libidin, najmocniejsze ogniwo krośnieńskiej drużyny. A Andrzej widział już, co się święci, bo zobaczmy, że po starcie od razu dwa razy głowa w prawo, widział, że tam zawodnicy z Łodzi, a zwłaszcza konkretnie Marcin Nowak się rozpędza. Niestety już było za późno jakiekolwiek próby
zatrzymania, zastopowania Marcina Nowaka. Ale taka taktyka wojskowa, Iversen dwa razy wiązał walką i w tym biegu i poprzednim właśnie Rybidiewa teoretycznie, a wygrywali dzięki temu dwa inni zawodnicy Orła Łódź. W pierwszym przypadku Luke Becker, a teraz właśnie Nowak. No zgadza się, choć tutaj faktycznie najszybsi w tym wyścigu byli zarówno Marcin Nowak i Lebediew. Lebediew nie ustępował, cały czas się zbliżał, natomiast Marcin nie popełnił najmniejszego błędu i to zagwarantowało mu pewne 3 punkty w stawce. Nie liczył się w tym wyścigu Franek Kanczerski, który spokojnie sobie gdzieś tam z pozycji sprzed kierownicy oglądał ten wyścig. No i co, dobry prognostyk na to, że jeszcze łodzianie tak naprawdę nie poddali się w tych zawodach. Znowu 2 do 4 odbijają, strata 6-punktowa, tu widzimy w dwumeczu 68 do 70 i malutkim krokiem, ale to właśnie łodzianie są na razie bliżej rozstrzygnięcia tego dwumeczu na własną korzyść. A tu widzimy, że Marcin Nowak z powrotem kask trzymał w rękach. Czyżbyśmy go zobaczyli w tym wyścigu ponownie? Jest na pewno w kasku żółtym Luke Becker, który... Tak, bo mamy informację, po raz drugi będzie zastępowany w tym meczu Norbert Kościuk za Iversena. Już raz Iversen jechał za niego, teraz Marcin Nowak właśnie pojedzie, a więc bieg po biegu. Taką decyzję podejmuje Michał Widera. I wszystko by się zgadzało. Łodzianie przegrywają 6 punktami, więc wedle regulaminu jest możliwość rezerwy taktycznej. Tutaj para Widera-Świderski jakby oczywistym ruchem po świetnym wyścigu Marcina Nowaka szybko desygnuje go do boju i Marcina jeszcze raz zobaczymy w tym układzie z pola trzeciego, drugi zestaw zawodów, czyli z pola trzeciego. No zobaczymy, tych wyścigów jest coraz mniej. Cały czas jest ten wynik na styku. Zobaczymy, co teraz przyniesie nam 9. odsłona. Są rezerwy. Miejmy nadzieję, że będzie się dużo działo. Tak, w stosunku do programu meczowego przypominamy aż 3 personalne zmiany. Tobiasz Musielak, tak jak było pierwotnie wpisane do 9. biegu, pojedzie w kasku czerwonym. Jego partnerem zamiast Rafała Karczmarza, który był tutaj oczywiście wystawiony, figurował w programie, pojedzie Kainan Ru. Natomiast za Aleksandra Grygolca Luke Becker i oczywiście za Norberta Kościucha, to jest ta najważniejsza ostatnia informacja, Marcin Nowak. I zwróćmy uwagę, że w tym wyścigu tak naprawdę zobaczymy aż 3 zawodników, którzy ostatnie swoje wyścigi kończyli z trójką, czyli zawodnicy, którzy tak naprawdę w tej fazie zawodów znaleźli na tyle dobre rozwiązania, że te wyścigi potrafią wygrywać, co tylko zwiastuje nam dobre emocje. No a oczywiście Ru to jest też zawodnik, którego w każdym momencie stać. On się tutaj od razu kapitalnie asymilował w Krośnie, kiedy pojawił się po tym transferze z Leszna. No i zobaczymy, jak ci panowie tutaj podziałają, bo rozstrzał wynikowy może być ogromny. Albo Orzeł Łódź utrzyma 6-punktową przewagę, albo jeszcze ta różnica będzie na korzyść łodzian w dwumeczu oczywiście korzystniejsza, albo krośnianie znów wrócą do takiej sytuacji, że oni będą bliżsi awansu do wielkiego finału. A warto też zwrócić uwagę, że tak naprawdę nie ma dominującego dzisiaj pola startowego, że któreś jest faktycznie wybitne i daje od razu przewagę tylko jak zawodnik stanie na nim. Zawodnicy wygrywają tak naprawdę z wszystkich pól od 1 po 4, więc to tylko daje może nawet nie taki komfort, a taką myśl, że faktycznie nie ma pól lepszych, gorszych, z każdego można te wyścigi wygrać. No i proszę Państwa, uwaga, teraz bardzo ważny moment. Tak jak wspomniałeś, 3 z tych zawodników wygrało swoje ostatnie biegi. Mają wielki apetyt na to, by tu kolejną trójkę dorzucić do swojego bilansu. Pierwsze pole startowe Becker, z 3 Marcin Nowak, z 2 Musielak, z 4 Ru. Rozpoczynamy. Wystrzelił znakomicie Becker, jest na pierwszej pozycji, ale nieco odrzuciło go od krawężnika, choć teraz nabiera odpowiedniej prędkości, a jeszcze wtóruje mu fantastycznie Marcin Nowak. Czyżby Marcin Nowak odkrył sposób na krośnieński tor, bo to 2 bieg z rzędu, w którym świetnie daje sobie radę. No i w tej chwili smutne oblicza krośnieńskich kibiców, bo było już tak wspaniale, już krośnianie odrobili tę stratę z Łodzi, a w tej chwili nosy spuszczone na kwintę. Drużyna łódzka prowadzi 5-1 w tym 9. wyścigu, no i nie zanosi się na to, przynajmniej na tę chwilę, by miało się to zmienić, bo Tobiasz Musielak jednak ze sporą stratą tam zasypany szprycą, tym kurzem, który unosi się już bardzo mocno nad torem, no i niesamowitego strzała teraz zaserwowali gospodarzom zawodnicy Orła Łódź. Luke Becker pokazuje Amerykę.
Amerykanin, jak tutaj należy walczyć. Daje przykład swoim kolegom, ale teraz nieco ta różnica między drugim a trzecim miejscem przez chwilę się zmniejszyła, ale jednak już będzie tak, że przyjedzie na pierwszym miejscu Luke Becker, na drugim Marcin Nowak. Na trzeciej pozycji wpada na metę jadący w kasku czerwonym Tobiasz Musiela, który znów po drugim świetnym występie nieco słabiej się spisał. Ru natomiast na pozycji czwartej. No i tak jak mówiliśmy, to może różnie falować ten sektor wypełniony przez łódzkich kibiców, których przyjechało tutaj może ze 150. No w tej chwili znów to fetuje, bo różnica zrobiła się zdecydowanie mniejsza. Ależ nam się zmieniło niesamowicie oblicze tego meczu. Tak naprawdę Krośnianie, szybko odrabiając straty, pokazali, że tak się przynajmniej wydawało, że ten mecz mają w miarę pod kontrolą i że będą tą przewagę powiększać. Natomiast teraz dwa ciosy bardzo mocne wyprowadzili zawodnicy z Łodzi. Poprzedni wyścig 2-4 i tutaj mocne uderzenie 1-5. Obudził się Luke Becker, który po jedynce przywozi dwie trójki. Marcin Nowak, który źle zaczął te zawody z jedynką i zerówką. Później wygrany wyścig i tutaj świetnie, zobaczmy, Marcin Nowak jest w tym momencie na pozycji trzeciej, przycina dosyć w dobrym momencie, robi długą prostą, wychodzi przed Tobiasza Musielaka, a później już Krośnianie no nie mają zbyt wiele atutów na to, żeby cokolwiek zrobić po trasie. Tu widzimy z pola pierwszego Luke Becker, świetny start, bardzo szybki zawodnik, można powiedzieć, który trafił z formą w tych ostatnich dniach, już w ostatnich zawodach pokazał, że jest bardzo mocny, bardzo szybki. Teraz, nie będąc na swoim torze, udowadnia, że faktycznie potrafi te biegi wygrywać. No i Marcin Nowak. Tu brakowało tych punktów, jeśli chodzi o Polaków. Norbert Kościuch dzisiaj tylko z jedną szansą. Później zastępowany Marcin Nowak obudził się z tak zwanego zimowego snu. Dowozi punkty, dzięki czemu Łodzianie odrabiają straty. I 10. wyścig tego spotkania przed nami. Mateusz Dul pojedzie w kasku białym, Brady Kertz w kasku żółtym. Natomiast z pierwszego pola startowego Mateusz Szczepaniak. No i z trzeciego Wacław Milik. Wacław Milik, który w tej chwili też oczywiście jest tą postacią, na którą głównie patrzą kibice krośnieńscy, ale sam Wacław Milik nie wystarczy. Oczywiście Mateusz Szczepaniak też już dzisiaj dawał przykłady niesamowitej waleczności. Mowa o zawodniku, który pojedzie z pierwszego pola w kasku czerwonym. No ale Krośnianie muszą ten bieg wygrać, bo przed tą kolejną przerwą po trzeciej serii startów nastroje w obozie krośnieńskim nie są najlepsze. Nie są jeszcze oczywiście jakieś minorowe totalnie, natomiast sytuacja znów po tym biegu 9, a wcześniej 8, w którym łącznie Łodzianie odrobili 6 punktów, zrobiła się zdecydowanie bardziej skomplikowana. 10 sekund do startu i za chwilę rozpocznie się ściganie w biegu numer 10. Mateusz Dul, Brady Kertz kontra Mateusz Szczepaniak i Wacław Milik. Wacław Milik, kask niemiecki, on chyba jest faworytem, ale Brady Kertz z czwartego pola też będzie atakował. Bardzo dobry początek. W tej chwili nie ma przerwania tego biegu. No, na drugiej pozycji Brady Kertz. Tam wydawało się, że... Jednak. Właśnie tu moje oko skupione było na Brady Kercu i właśnie no mam wrażenie nieodparte, że ten zawodnik ruszał się na starcie, a że zameldował się na pozycji dającej punkty, bo jechał w tym wyścigu drugi. To ten wyścig został przerwany, ale żeby się jeszcze upewnić, czy to faktycznie Brady był sprawcą przerwania tego wyścigu, to poprosimy o powtórkę, która rozwieje nam wszelkie wątpliwości. Mamy już informację, że Brady Kertz otrzymuje ostrzeżenie. No tutaj już nieraz wspominaliśmy, chyba jedno z lepszych stanowisk dla sędziego, dla pracy arbitra. O proszę, piękne teraz ujęcie, które generalnie wszystko nam powie. Widać ruch Brady Kertza, który się rusza, jest tak na 3-4 razy popuszczany, a to sprzęgło już widać pełna gotowość do tego, żeby jak najszybciej ruszyć i wygrać. No ale niestety nie był to regulaminowy start, przez co Brady Kertz zostaje ukarany warningiem, a ten wyścig zobaczymy jeszcze raz. Tak jest i ponownie już zawodnicy zapraszani pod taśmę maszyny startowej. No wiedział, chciał wszystko zrobić, by spróbować tutaj poradzić sobie z Wacławem Milikiem. No ale kosztowało go, tak jak mówiłeś, ostrzeżenie. No i będzie musiał też się mieć na baczności w swoich ewentualnych kolejnych startach.
Za moment już ponownie cała czwórka pojawi się pod taśmą maszyny. Tu jeszcze widzimy, jest szybka zmiana zapłonu. Odkręcony dekiel właśnie z prawej strony, dolna część silnika. To jest motocykl Mateusza Dula, czyli właśnie takie sytuacje jak ta, kiedy wyścig zostaje szybko przerwany, pozwalają jeszcze na drobne manewry. Widzimy, są dmuchawy, jest chłodzone sprzęgło, tak żeby jeszcze troszeczkę ostudzić tarczki sprzęgłowe. I widzieliśmy, że w motocyklu Mateusza Dula jeszcze tam poszła drobna korekta, zmiana zapłonu. Mało czasu jest na to, żeby móc zmienić zębatkę, natomiast jeszcze sprawna praca mechaników może pozwolić na zmianę zapłonu i to właśnie widzieliśmy tutaj w teamie Mateusza Dula. Szczepaniak i Milik już ustawili się pod taśmą maszyny startowej, podjeżdżają także Dul i Brady Kertz od Dula. Tutaj nikt nie oczekuje, że on będzie w stanie zapunktować w tym biegu, ale zobaczymy. Natomiast oczywiście Brady Kertz ma tu przede wszystkim z tą dwuosobową, mocną parą krośnińską porywalizować z Mateuszem Szczepaniakiem i Wacławem Milikiem. No Mateusz Dul zdecydowanie jest troszeczkę pogubiony w tej fazie zawodów. Ma problemy z płynną jazdą i tak naprawdę bardzo szybko kończy te wyścigi, więc w teorii, oczywiście podkreślamy, w teorii jest to dobra okazja do tego, żeby krośnianie z kolei teraz odpowiedzieli na swoją korzyść i odrabiali straty. Tak, tym bardziej okarany tym ostrzeżeniem Brady Kertz. Nie może się ten zawodnik wyeliminować. On już tutaj dzisiaj też pokazał dużą waleczność na torze w trakcie tych występów, kiedy go oglądaliśmy. Może nie były to koncertowe biegi w jego wykonaniu, ale na pewno na całym dystansie gdzieś tam szarpał, próbował poprawiać jeszcze swoje notowania. I popatrzmy, jak będzie wyglądał wyścig numer 10. W tej chwili ten wyścig, tyle że krośnianie prowadzą w tej chwili 5-1 i zatknięty przez duet krośnieński Australijczyk, ależ rozpędza się, jedzie szeroko i jedzie nieprawdopodobnie ryzykownie i to będzie i ależ nieprawdopodobny manewr. Wdarł się tam w kapitalny sposób przed Mateusza Szczepaniaka, natomiast na prowadzeniu jest Wacław Milik. Brady Kertz natomiast pokazuje niesamowite serce, ryzykacko i kolejna akcja w jego wykonaniu. Atakuje ponownie Wacława Milika, jedzie bardzo szeroko. Czy wystarczy mu tego napędu do tego, by jeszcze coś tutaj zmienić? No a tak to wygląda. No, Milik miał pewien problem. Natomiast Brady Kertz ostatnie okrążenie, ale walka. Wspaniale rywalizują, oczywiście za ich plecami czai się z kolei Mateusz Szczepaniak. No i w tej chwili Milik odparł atak Australijczyka. Szczepaniak jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Tu się mogą dziać dziwne rzeczy, ale jednak Brady Kertz przyjeżdża na drugim miejscu. No ale walczył niesamowicie. Co za wyścig, co za wielkie emocje także w tym 10. rozdaniu punktowym. No zdecydowanie najlepszy wyścig tych zawodów, które nie obfitują w wielkie i spektakularne akcje, ale naprawdę tutaj cała trójka, bo oczywiście Mateusz Dul, jak widzieliśmy na załączonym obrazku, nie liczył się w tej stawce, pokazała nam świetną walkę i tak naprawdę do ostatnich metrów jeszcze nie wiadomo było, co się wydarzy w tym wyścigu. Działo się naprawdę dużo, świetna jazda całej trójki. Brady Kertz bardzo nieustępliwy w dzisiejszych zawodach, wcześniej dobierał się mocno do skóry Musielaka w tym wyścigu, po dobrym starcie został tutaj wypchnięty na szeroką przez Wacka Milika, który wiedział, co zrobić, żeby zastopować Australijczyka. No i tutaj zobaczymy, co robi Brady Kertz. Dosyć mocno ten motocykl jego napędza się w drugim łuku. Mówię, jedna z nielicznych akcji dzisiaj na torze w Krośnie, szybko przedziera się przed Mateusza Szczepaniaka. Jednym manewrem wyskakuje na drugie miejsce i co? I nie poprzestaje na tym. Zaczyna bardzo szybko zbliżać się do Wacka Milika. Dobiera się wręcz do jego skóry, chcąc wygrać ten wyścig. No tutaj dużo się działo, bo Wacek też w pewnym momencie miał problem z poprawną jazdą. Wyjście z drugiego łuku na trzecim kółku spowodowało, że jeszcze bliżej zbliżył się Brady Kertz i tak naprawdę Wacek już starał się, to chyba będzie ten moment, w którym tutaj lekko zawodnika
jeszcze nie ten moment. Przestawiło, zbliżył się Brady i tak naprawdę Wacek już musiał się bardzo mocno bronić, wręcz troszeczkę szukając takiej linii obrony, zajeżdżając lewo-prawo, by wytrącić rywala z rytmu. Bardzo ładny wyścig, a jeszcze na koniec wydawało się, że być może w tą całą walkę i przedarcie się na prowadzenie na drugie miejsce skoczy Mateusz Szczepaniak. Finalnie Brady przywozi dwójkę, Wacław trójeczka. Widzimy, że spokojny oddech, ten tor, który nie jest dzisiaj torem łatwym, nie spompował i nie wymęczył Wacka Mylika. A tu przed chwilką jeszcze mieliśmy czas, o którym tak naprawdę nie mieliśmy dzisiaj okazji wspomnieć, to równe 70 sekund. Przypomnijmy, rekord Andrzeja Libiediewa to 65 sekund. 5 sekund gorszy od rekordu toru, co tylko pokazuje, jak ten tor jest twardy i dzisiaj do najszybszych niestety nie należy. A my oddajemy głos kolegom w studiu. Tak, jesteśmy, chcemy się trochę rozgrzać, bo nie wiem jak żużlowcom, ale nam tutaj chłodno w naszym studiu. Natomiast jeśli chodzi o poziom emocji, Kuba, to jest bardzo gorąco. Ja myślę, że mówiąc tak kolokwialnie, ciepło robi się gospodarzą, bo ten wynik no, średnio korzystny dla nich. No tak, dokładnie. Naprawdę tutaj Łódź pokazuje pazury Orów i naprawdę świetnie sobie radzą na tym torze, a jak widzimy, gospodarze się troszeczkę tutaj gubią i ta nerwowość jest na pewno już im nie pomaga, bo ta przewaga, którą stworzyła Łódź, oczywiście mówi o dwóch meczu, a nie o tutaj jakby tym meczu dzisiejszym, sprawia, że naprawdę czekają nas emocje do ostatnich wyścigów, więc pomyliłem się, bo tu gdzieś tam chciałem odrzeć kibiców z emocji, że raczej Krosno sobie lekko tą stratę odrobi, a jednak tak nie jest. No, dla widowiska na pewno korzystne. Tak, natomiast nie pomyliłeś się w ocenie tego, jak mogą wyglądać poszczególne biegi, to znaczy, że dziać się może w nich niewiele, natomiast wybraliśmy teraz ten 10 z tej ostatniej serii, bo akurat to był ten wyścig, w którym coś się zadziało za sprawą gościa w żółtym kasku. No tak, tutaj Kertz miał ostrzeżenie, aczkolwiek i tak skupił się fajnie, wyszedł z tego startu, tutaj został zamknięty w tym momencie i wytracił tą prędkość. Niewątpliwie miał największą prędkość z wszystkich zawodników, ale no nie miał gdzie jej wykorzystać troszeczkę. Tutaj już bardzo szybko poradził sobie z Mateuszem Szczepaniakiem. Ale no później Waszek jechał bardzo poprawnie, jakby blokował mu tą możliwość wyprzedzenia go. No Brady naprawdę świetnie tutaj jedzie. Najbardziej tutaj już wcześniej w tym wyścigu, wcześniejszym też pokazywał bardzo taką fajną, agresywną i skuteczną jazdę. Nie boi się i gdzieś tam przejedzie tutaj akurat. W pierwszym łuku wydaje mi się, że gdzieś tam wyjście aż za szerokie nie jest korzystne. W drugim łuku jeszcze prędzej, ale w tym pierwszym nie do końca. Więc cóż, no jechał przede wszystkim poprawnie Milik i tutaj w tym momencie największe szanse miał Brady na wyprzedzenie Waszka, ale na bardzo szybko się Waszek zorientował, zamarkował mu ruch w lewo i Brady musiał już przemknąć gaz. I tak mimo tych wszystkich przymknięć i tych wszystkich momentów, gdzie musiał Brady puścić gaz, wyhamować, to i tak momentalnie za każdym razem się zbierał i więc widać, że ten potencjał w jego motocyklu jest bardzo duży. Co może jeszcze bardziej martwić się Krośnia? Tak, to co może cieszyć Łodzian, to to, że obudził się Marcin Nowak. Pierwsze dwa biegi 1 i 0. Ja już zacząłem kombinować, co to się będzie dalej działo z Marcinem w tym meczu. A on zrobił trójkę, zrobił dwójkę z bonusem. I to są takie akcenty, które pozwalają Łodzianom myśleć o tym, że to może wypalić, że ten finał wcale nie jest szansą nierealną. Tak, no Marcin prócz pierwszego biegu, gdzie widzieliśmy, że miał duże straty do rywali, w tym drugim troszeczkę miał pecha, bo z wyjściu tutaj z pierwszego łuku zjechali mu się i wytracił całkowicie tą prędkość, dlatego też nie przywiózł korzystnego wyniku w swoim drugim starcie, ale już widziałem właśnie w tym starcie, że się dużo poprawił, jeśli chodzi o swoją prędkość motocyklu. Na pewno też to widzą obaj trenerzy w Łodzi i dlatego też gdzieś tam nie odstawiali go. Zresztą też nie mieli za bardzo możliwości, bo Marcin dawał od początku dużo większe nadzieje niż niestety Norbert Kościół. Tak, też to co mi się podoba w tym duecie trenersko-menadżerskim, nazwijmy to w Łodzi, to, że bardzo szybko zaczęli reagować. Po tych dwóch biegach przegranych 1-5 od razu gdzieś tam już kombinacja, rezerwy taktyczne poszły. Nie było czekania tak naprawdę tutaj. No, Łódź i zawodnicy, i trenerzy są skupieni na zadaniu.
Tak, dokładnie. No, ta pierwsza zmiana właśnie mnie trochę zaskoczyła chyba gdzieś na początku zawodów, że Nils Christian Iversen, czekam, muszę się tutaj twoimi posiłkować, poszedł. Aha, no za Kościucha, no dobre, no bo tam jechał też junior i właśnie to też się zastanawiałem, dlaczego się już wyszczeliwają się jakby z tej rezerwy taktycznej, ale widać było, że nie czekają, idą wabank. I to chyba skutkuje, no bo fajnie jest trzymać tą przewagę, a nie czekać gdzieś później się, będzie możliwość tej taktycznej, czy nie. Później może być już za późno, prawda? Później może być za późno, a od początku tutaj naprawdę lekko kopią prądem tych Rośnian i to widać, że im skutkuje i chcą tak chyba cały czas do końca zawodów jechać. Proszę Państwa, praca w RE, czegoś szybszego, czegoś lepszego szuka Keenan Roo między innymi, no a jego rodak Grady Kurtz, zawodnik Orła, wymienił w motocyklu przed chwilą sprzęgło. Zobaczymy, jak będzie sprawował się jego sprzęt w kolejnych wyścigach. Z kolei Mateusz Dul, proszę Państwa, zmaga się z zapaleniem płuc. To nie są defekty w jego wykonaniu, tylko po prostu pod koniec wyścigów brakuje troszeczkę siły. A my przenosimy się już do naszych komentatorów. Tak, proszę Państwa, 11 wyścig przed nami. Emocje niebywałe będą niewątpliwie w tym wyścigu, bo obsada jest znamienita. Marcin Nowak, który ostatnio spisuje się fenomenalnie. Także Luke Becker w kasku żółtym, jego partner z drużyny. No a po drugiej stronie barykady mamy Wacława Milika w kasku niebieskim i Tobiasza Musielaka, który paradoksalnie, jeśli chodzi o tę czwórkę zawodników, ma najgorszy bilans punktowy do tej pory, ale wiemy, że Tobiasz może w każdym momencie znów zamieść stawką. Bardzo mocna obsada, tak jak wspomniałeś, tutaj się wydarzyć może totalnie wszystko, więc nie bierzemy się za typowanie, tylko skupiamy się na tym, co dzisiaj, co w tym momencie zawodnicy nam pokażą w tym wyścigu. Pierwsze i trzecie pole startowe zawodników Has Skrzydlewska, Orła Łódź, natomiast drugie i czwarte Czerpastu, Wilków Krosno i uwaga, kolejny element tego thrillera na to wewkrośnie się rozpoczyna. Świetnie tam ruszył w kasku niebieskim Wacław Milik. I rusza już mu w sukurs także Tobiasz Musielak. W tej chwili na 5-1 Krośnianie jadą w tym 11 wyścigu. Znów ci, którzy posmutnieli, zaczynają się zrywać ze swoich siedzisk i znów wiwatować na część swoich zawodników. Po tej kolejnej przerwie, po polaniu toru, znów kapitalnie Wacław Milik. On tutaj nie zawodzi. Ten czeski wojownik daje sobie znakomicie radę, a tym razem porwał za sobą w tym szale bojowym Tobiasza Musielaka. No i nawet tak mocna ostatnimi czasy para jak Marcin Nowak i Luke Becker, którzy tak świetnie sobie radzili, w tej chwili zostali gdzieś daleko w cieniu. Luke Becker w tej chwili przesunął się na trzecie miejsce. Jakby chciał dać znać, że ja spróbuję jeszcze atakować, ale to już wszystko jest chyba spóźniona sprawa, bo rozpoczęli ostatnie okrążenie, choć jeszcze postawiło Tobiasza Musielaka. Jeszcze przez moment jęknęli kibice krośnieńscy, no bo bardzo ważne dla nich, by jednak ten bieg wygrany został 5-1. I tak się właśnie dzieje, proszę Państwa. 5-1 wygrywają to Krośnianie, 37-29 i mamy znów 8 punktów przewagi. Taka sama różnica, jaką Łodzianie zdołali wywalczyć u siebie. Natomiast pamiętamy, że w tym przypadku, gdyby tak się to zakończyło, będzie decydowała wyższa pozycja przed fazą play-off, a więc Krośnianie byliby tutaj o ten element lepsi. Ten mecz przypomina nieco pięściarski pojedynek. Były dwa ciosy ze strony Łodzi. Teraz szybko za robotę wzięli się Krośnianie, którzy poprzedni wyścig wygrali w stosunku 4-2, a tu do 5-1. Ale zobaczmy, skupmy się na Tobiaszu Musielaku. Kask czerwony. Jak wielką robotę wykonał w tym pierwszym wyścigu po starcie złym, słabym, najgorszym. Tak naprawdę potrafił się ambicjonalnie tak poprzedzierać. Tu jest nawet, o, widzimy w kasku czerwonym Tobiasz Musielak. Wręcz odbija na prawo. Bardzo świetnie znalazł się, wiedział, jak tu pojechać w tym pierwszym łuku. Wjeżdża totalnie między wszystkich zawodników, robiąc no mega nieład w tym pierwszym łuku i to pozwala w jakiś sposób wyhamować Łodzia, na przedrzeć się Tofikowi do przodu tu jeszcze raz, bo to można naprawdę oglądać w nieskończoność. Wydawało się, że dla Tofika będzie ten wyścig zamknięty, a tu proszę.
Za szeroko w ogóle Lukbecker pojechał w pierwszym wyścigu, w pierwszym łuku po starcie. No nie można generalnie tak szeroko jechać, więc jakby tutaj Lukbecker sam sobie naważył piwa, którego później mu ciężko było już wypić, bo w momencie, kiedy Tobiasz Musielak przedarł się na drugie miejsce, to Krośnianie byli już bardzo daleko z przodu. Wasek Milik dzisiaj faktycznie no niesamowicie dysponowany. Wczoraj, tak jak wspominał, co mi się świetnie spodobało w jego wypowiedzi, a takich wypowiedzi jest w ogóle jak dla mnie coraz mniej, nie szukał winy w pogodzie, w innych różnych czynnikach, tylko powiedział, że faktycznie jechał słabo, ten tor mu nie leży. Dzisiaj za to pokazuje, że jest prawdziwym liderem. Zobacz, jest to w ogóle jedyny zawodnik, który dzisiaj nie zaznał goryczy porażki, bo jest dwójka z bonusem w pierwszym wyścigu, a później same trójki, tak więc dzisiaj to Waszek jest tą lokomotywą, która ciągnie ten cały krośnieński pociąg do przodu. Tak jest, absolutnie Czech. Chwaliliśmy go za tę postawę. Oddajemy teraz głos do Parku Maszyn, bo tam mamy kolejnego rozmówcę. Tak jest, dzięki Edward, najskuteczniejszy zawodnik pierwszej ligi, Andrzej Lebiediew obok mnie. Bardzo to przeżywasz, a to nie dziwi, jesteś kapitanem. Chyba tobie największe emocje towarzyszą tutaj w Parku Maszyn, bo widzimy, jak oglądasz wyścigi z udziałem kolegów. Te emocje są spore. No tak, to są play-offy i wynik końcowy jest na styku i także bardzo przeżywam ten mecz i chłopaki i ja dajemy z siebie wszystko, żeby wyjść z tego wszystkiego zwycięzcą i przedłużyć swój sezon. No i trzymasz się pewnie tego, że jak wchodzisz do Ekstraligi, to tylko z Wilkami. No tak wychodzi, tak wychodzi. No. Chcę. Słyszałem też o twoich słowach, które takim głośnym echem się odbiły, o półamatorskiej pierwszej lidze, o kolegach półamatorach. To się sprostuje. Był wywiad dzień wcześniej, na który nikt nie zwrócił uwagi w Interii i tam wszystko było prawidłowo napisane. I napisałem, że liga półamatorska, co znaczy, że jest niższa od Ekstraligi i sam jestem półamatorem przez to i tracę na tym, że po prostu nie mogę zrobić krok do przodu, a Przegląd Sportowy napisał to, że uważam swoich kolegów za półamatorów. Tak nie jest i chciałby tu przeprosić w imieniu redaktora, który przywrócił moje słowa, a pan redaktor z Interii zachował się profesjonalnie, napisał i zachęcam przeczytać, znaleźć ten wywiad w Interia, gdzie jest napisane tak, jak właśnie powiedziałem i z myślą, którą chciałem przekazać do ludzi. Dzięki za to sprostowanie. Mam nadzieję, że nikt swoich kolegów się nie obraził za te słowa, których jednak nie było, tak? Dziękuję. Nie, nie było. Dzięki. Wracamy do naszych komentatorów. Zaraz wyścig 12. Tak jest, wyścig 12 i tutaj też bardzo istotna będzie postawa młodzieżowców obu zespołów, bo jest Krzysztof Sadurski w kasku niebieskim i Nikodem Bartow w kasku białym. Natomiast oni będą mieli wsparcie Mateusza Szczepaniaka w kasku czerwonym, oczywiście Sadurski, no i Luka Beckera, Nikodem Bartow. Luke Becker pojechał słabiutko przed chwilą, natomiast teraz oczywiście będzie natychmiast Amerykanin starał się pokazać optymalną dyspozycję. Uwaga, wyścig 12 tego spotkania za moment na torze w Krośnie. Fantastycznie ruszył teraz Luke Becker i ma za plecami rywali, ale już atakuje w kasku czerwonym znakomicie Mateusz Szczepaniak. Jednak Luke Becker jeszcze zdołał utrzymać tę pierwszą pozycję. Jego partner z pary natomiast na czwartym miejscu. No i w tej chwili Luke Becker walczy o to, by sytuacja Orła nie pogorszyła się w tym spotkaniu, bo w tej chwili już junior zespołu łódzkiego raczej bez szans na nawiązanie walki. No a tutaj kąsany przez tego krośnieńskiego Wilka jest w tej chwili bardzo mocno Amerykanin. No ale on wziął na bitwy rzeczywiście po tym słabszym występie w wyścigu 11, jadąc teraz bieg po biegu, przywieźć jednak ostatecznie 3 punkty. Tam machają szalikami, flagami kibice łódzkiej drużyny, ściskając kciuki w nadziei, że w tym biegu Luke Becker już do końca nie odda palmy pierwszeństwa. Jeszcze jeden atak Mateusza Szczepaniaka, no ale zobaczymy ostatni wiraż i tu już raczej łodzianin nie powinien mieć problemów. Tak jest, Luke Becker wygrywa, Nikodem Bartow nie był w stanie powalczyć, natomiast Krzysztof Sadurski przywozi 1 punkt, Szczepaniak 2. No i mamy wciąż 8 punktów różnicy i jeśli chodzi o matematykę, jest wciąż idealny remis.
W teorii przed tym wyścigiem tak się wydawało, że to wszystko się ułoży na 3-3, bo dzisiaj bardzo dobrze dysponowany Luke Becker. Nikodem Bartoch no nie miał zbyt wiele okazji w tych zawodach, tak naprawdę nawet jednego okrążenia nie wykonał i po tak długiej przerwie przyszło mu w wyścigu 12 dopiero wystartować. Mateusz Szczepaniak to dziś nie Mateusz, który potrafi świetnie startować i wygrywać wyścigi. Widać, że ten sympatyczny zawodnik z Ostrowa męczy się i dzisiaj nie jest w stanie przywozić trójki, chociaż tutaj się wydawało, że jeszcze jest w stanie z Beckerem powalczyć, ale to było tylko chwilowe, bo Luke Becker naprawdę dzisiaj, jak już wygrywa start, to jedzie bardzo szybko i wygrywa z dużą przewagą i tak też było w tym wyścigu. Tu jeszcze się wydawało, że być może Nikodem Bartoch powalczy z Krzyśkiem Sadurskim, natomiast to też nie trwało zbyt długo. Krzysiek już po pierwszym kółku odjechał i te różnice w metrach między zawodnikami były bezpieczne. Zwróć uwagę, Edward, że po 12 wyścigach, gdzie teraz doświadczyliśmy 3-3, jest to tak naprawdę drugi wyścig z podziałem punktów poza juniorskim. To tylko pokazuje, jak ta ranga tego meczu, który oczywiście jest zatytułowany wejście do finału Winner pierwszej ligi, jakie wzbudza emocje, gdzie zawodnicy i obie drużyny wymieniają się co chwilę ciosami to w jedną, to w drugą stronę. Tak, a teraz zamienna scenka, podjeżdżał pod taśmę maszyny startowej Andrzej Lebiediew, no i brawami na zachętę, kibice krośnieńscy dodawali mu otuchy, bo wiemy, że nie jest idealny, jest oczywiście bardzo mocnym punktem swojej drużyny, a liczono, że będzie wzorcowo wręcz spisywał się, natomiast dzisiaj tym wzorcem z Sewr, można powiedzieć, jest Wacław Milik. No i obsada, oczywiście Kenyan Ru w kasku niebieskim będzie partnerem Andrzeja Lebiediewa, natomiast rywale to ten szalony dzisiaj na torze Brady Kerr w kasku żółtym, on jedzie z pierwszego pola startowego, no i Nils Christian Iversen, z kolei poukładany Duńczyk, który tak apetycznie dla gości zaczął te dzisiejsze zawody, no ale później jednak sporo było tych zawirowań. Taki wyścig, po którym nie wiadomo, co się spodziewać, bo dobrze zaczął Iversen, a widać, że jest ta tendencja spadająca. Również podobno widać u Kinana Ru. Zupełnie inaczej Brady Kerr, który trójek nie przywozi, ale cały czas walczy i tak naprawdę bliski upragnionej pierwszej trójki w tym wyścigu. No i Andrzej Lebiediew, który również tutaj słynie z tego, że przywozi komplety, a już tutaj gdzieś te dwójki się wkradły i też na pewno Andrzej życzyłby sobie, żeby trójkę dopisać w tym wyścigu. 13. wyścig tego spotkania, ostatni przed biegami nominowanymi. Zobaczmy, co będzie się tutaj działo. Ruszył bardzo dobrze Brady Kerr. On w tej chwili był przez moment na prowadzeniu, ale już stracił tę pozycję i także drugi z Krośnian, Kenyan Ru, wychodzi na drugą pozycję. Ru za plecami Lebiediewa. Mówiłem o tym wsparciu, kiedy jechał pod taśmę maszyny startowej. Lebiediew, kibice dodawali mu otuchy. No i wreszcie Lebiediew znów idealnie ruszył do walki, no i w tej chwili wygląda na to, że Krośnianie wygrają ten bieg podwójnie. Tam jeszcze robi co może Brady Kerr, ale w tym przypadku to jego waleczność jest nieistotna. Te dwa motory krośnieńskie stawiają taką zasłonę dymną przed nim. No i on jest jednak daleko dosyć za plecami Ru. I chyba tak to będzie wyglądało przed biegami nominowanymi, że Krośnianie będą mieli 12 punktów przewagi, ostatnie okrążenie. Jeśli nic nieoczekiwanego się nie wydarzy, tak to będzie wyglądało. Już daleko z tyłu Nils Christian Iversen, który słabnie z biegu na bieg. Wielka euforia krośnieńskich kibiców. 45 do 33. Oczywiście jeszcze to nie jest awans, ale zbliżyli się ogromnie do tego, by awansować do finału, z tego półfinałowego dwumeczu. Krosno żyje, Krosno szaleje, cały stadion tutaj się rusza. Znakomite emocje, które tak naprawdę na tą chwilę dostarczają bardziej kibice niż zawodnicy, oczywiście w przenośni, bo mają się z czego cieszyć. Mocne takie zakończenie tej serii zasadniczej, 13 wyścigiem przed nominowanymi, gdzie Krośnianie wygrywają 5-1 i powiększają pierwszy raz tak naprawdę tą przewagę w tym wyścigu do 12 punktów. Pozornie tutaj się działo dużo. Dobrze wystartował Andrzej Lebiediew, który jest już bardzo szybki. Pojechał do przodu i świetną akcję wykonał w pierwszym łuku Kinan Ru, który dołączył bardzo szybko do Andrzeja Lebiediewa. Brady Kerr tutaj po dobrym starcie zostaje przy krawężniku, co było tak naprawdę bardzo zgubne, bo ten krawężnik nie niesie i Brady bardzo dużo stracił na takim wyborze
ani innym rozegnania pierwszego łuku. Tak jak wspomniałeś, Iversen słabnie, ten wyścig zdecydowanie najgorszy. Jeśli chodzi o Dończyka, tutaj też mocno popracował sprzęgłem, ten start nie był idealny, co też oczywiście zarzutowało na całe rozegranie tego wyścigu. Tu z wyjścia z pierwszego łuku Niels Christian Iversen już był czwarty i tak naprawdę nie był w stanie za wiele zrobić. Para Krośnińska, jak już rozpędzona, tak bardzo szybko i z dużą przewagą jedzie do przodu. Taki częsty obrazek dzisiaj, jeśli już Krośnianie wygrywają te wyścigi, to tych metrów mają z przodu bardzo dużo. No i przyznaję, Edward, że jest to spora zaliczka. W tym momencie Krośnianie przed wyścigami nominowanymi prowadzą 12 punktami. Tak, trudna sytuacja Łodzian, ale jeszcze w teorii wszystko jest możliwe. A my oddajemy teraz głos na tym rozśpiewanym stadionie w Krośnie do naszego studia. Dokładnie tak. Krosno już, no nie chcę powiedzieć, zaczyna zabawę, ale już czuje smak tego finału Ewiner pierwszej ligi, bo ta ostatnia seria dodała optymizmu tutaj kibicom. Na pewno dwa biegi wygrane 5-1 zrobiły swoje. Tak, dokładnie. Z mojej obserwacji, nie wiem, czy się mylę, troszeczkę ten tor ciemniejszy się zrobił, więc przyjął więcej wody. Wcześniej mieliśmy taką trochę suchą kopę, gdzie to pasowało bardziej łodzianom, a teraz ten tor się stał z powrotem domowym, bardziej domowym dla gospodarzy. I tak, no oczywiście liczymy na wielkie emocje, aczkolwiek trzeba dodać jeszcze jedną rzecz, że trzeba dodać jeszcze Krośnianom dwa punkty tak de facto, w sensie łodzianom do odrobienia, bo przy remisie to Krośnianie są górą w tym momencie przez wyższość pozycji w tabeli, więc bardzo piekielne, ciężkie zadanie dla łodzian, więc w zasadzie muszą wygrać 5-1 i 4-2 w tych wyścigach. Ale jest to możliwe, jest to oczywiście jak najbardziej to do zrobienia, możliwe, bo oni tutaj pokazali naprawdę fajną jazdę. Natomiast to, co rzuca się w oczy w tych ostatnich, zwłaszcza 11 i 13 biegu, to jest ta nie dość, że wygrana 5-1 gospodarzy, to jeszcze wygrana w takim bezdyskusyjnym stylu, prawda? Tutaj ci, którzy wygrywali, czyli w 11 Musielak, dobrze, i Milik, i teraz w tym ostatnim Lebiediew i Ryu, odjechali dwójce gości i byli tak naprawdę na dystansie w ogóle nie do złapania. Tak, przy czym też trzeba zwrócić uwagę, że Głodzianie w dwóch przynajmniej biegach wygrali start, przynajmniej jeden z nich, i się wydawało, że to nie jest tak, że od startu ruszyli Krośnianie, ale Krośnianie świetnie wiedzieli, gdzie dojechać, do której ścieżki, i wysforowywali się tutaj w specyficznym dość pierwszym łuku, bo tu można przynajmniej dwa ataki fajne zastosować, wejść albo dookoła pojechać, albo wejść pod zawodnika. I łodzianie czasami zostawali na tym środku toru, gdzie jest najmniej korzystny, a Krośnianie właśnie to wykorzystywali, więc no już po prostu widać, że wrócili do swojej optymalnej dyspozycji na tym torze. Tak, ale jeszcze jest, widzieli to Państwo przed momentem, duża mobilizacja. Andrzej Lebiedy w tej rozmowie z Mateuszem Kędzierskim, no taki pewny siebie nie był, widać, że mu zależy, i tutaj jeszcze oni ani na moment nie mogą odpuścić. Oczywiście, nie że mogą tak myśleć już teraz, że to jest sprawa załatwiona. Oczywiście, że tak. No sprawa może być załatwiona w 14 wyścigu, jeśli wygrają 5-1, czy nawet 4-2. Dobra, nie będziemy tu liczyć, nieważne. Aczkolwiek muszą być skoncentrowani i będą na pewno do ostatnich wyścigów. Tak, jeśli chodzi o Łódź, chwaliliśmy Marcina Nowaka po tym, że się obudził po dwóch biegach. Później przyszło jednak to zero. Myśmy tak mówili tutaj sobie poza anteną, Kuba, że ten bieg 11 może być bardzo ważny. I tak, nie wiem jak ty, ale ja bardziej patrząc na tę parę Becker-Nowak, myślałem, że tutaj jednak goście no zdecydowanie lepszy wynik osiągną. Oni przegrali to 1-5. Za moment zobaczymy, jak wygląda to w nominowanych. Kto wie, czy ten 11 bieg nie był tutaj kluczowy? Myślę, że tak. Kluczowy jak najbardziej dla łodzian. Jeśli oni by go wygrali, no właśnie, w tym kontekście, to dokładnie by mieli piekielną przewagę i tutaj Krośnianie by mieli jeszcze ciężej. No ale niestety się tak wydarzyło, nie wydarzyło. Bieg był po Polaniu. Ewidentnie, tak jak tutaj wspomniałem wcześniej, łodzianie gdzieś tu się lepiej czuli na tej suchej nawierzchni, a tam była woda i gdzieś im to nie wyszło. Tak, będziemy sobie teraz zerkać na to, jak będą wyglądać pary w biegach nominowanych. Na razie patrzymy na to, co wymyślą gospodarze, którzy, tak jak już mówił Państwu Kuba, mogą załatwić sprawę już w biegu 14. Natomiast łodzianie muszą tutaj no pojechać dwa biegi idealne, by awansować do wielkiego finału
pierwszej ligi. Rodzina Skrzydlewskich, to wczoraj informacja podana, 50 tysięcy złotych na osobę za awans do Ekstraligi. Taka informacja. Kusząca perspektywa, ale na razie jednak mocno oddalająca się od Łodzia. Zerkamy sobie, jak to będzie wyglądało w tych biegach nominowanych. No, stawiają, można powiedzieć, najmocniejszą parę w tym biegu 14 Łodzianie i to też jest jak najbardziej uzasadnione. Tak, dokładnie, no bo jak tutaj nic nie załatwią, no to tak, to musi być dokładnie. Na 15 już będzie za późno, więc tak, to robili wcześniej, że od razu starali się wykorzystywać te rezerwy, tak to można też potraktować ten 14 bieg. Szanowni Państwo, do meczu w Bydgoszczy jest dokładnie 15 minut. Raczej zdążymy, jeśli chodzi o punktualny początek tego spotkania. Teraz na moment się tam przeniesiemy. Nasz człowiek, Piotr Bugajny, porozmawiał. Dziękuję bardzo, Piotrek. Zrobią wszystko w Bydgoszczy, a zrobić wszystko muszą Łodzianie. Teraz konkretnie Brady Kertz, Luke Becker, jeśli jeszcze marzą o Ekstralidze. Czekamy na biegi nominowane. Tak, misja niemożliwa powoli dla Łodzian, ale zobaczymy. Żużel i wydarzenia sportowe mają to w sobie, że ten suspens może w każdym momencie się pojawić. Zobaczymy, jak to będzie w tym 14 wyścigu, gdzie rzeczywiście bardzo mocny duet gości Luke Becker kontra Ru i Musielak, a oczywiście partnerem Beckera będzie Brady Kertz. No, ciężko, bardzo ciężko, ale jeszcze nie jest to niemożliwe. Ciągle matematyka daje taką szansę, że to równanie się może dla Łodzian poukładać z odpowiednim wynikiem. No zdecydowanie można tu podpiąć takie piłkarskie powiedzenie, że wszystko możliwe, dopóki piłka w grze. Wszystko jeszcze się tu może wydarzyć. Oczywiście już tych podział, można powiedzieć, zadań jest troszeczkę inny, bo Krośnianie naprawdę mogą jednym wyścigiem już wszystko przypieczętować. Łodzianie mają dużo, dużo więcej do roboty, żeby w tych dwóch ostatnich wyścigach odwrócić jeszcze losy meczu, tak żeby móc świętować awans do finału. To tyle w teorii, reszta praktyka na torze. 10 sekund do startu, za chwilkę zobaczymy, kto będzie bliżej finału Winner pierwszej ligi. Tak, domyślam się, że pan Piotr Skrzydlewski ogląda to. No i będą chcieli jeszcze dać nadzieję jemu i kibicom łódzkim, Becker i Kertz, ale Rui Musielak tu zakończyć sprawę już definitywnie. No i popatrzmy, ruszyli do tego wyścigu. Bardzo dobry początek w wykonaniu Luka Beckera, ale tam już świetna odpowiedź na wiarza Musielaka, tyle jednak, że nie udało mu się. Tam jeszcze z kolei Brady Kertz idzie w swoim szalonym stylu. Ten zawodnik przypominający jeźdźca z cyrku straceńców. No a w tej chwili na prowadzeniu ciągle Luke Becker i ciągle to jeszcze jest ta nadzieja dla zespołu łódzkiego. Gdyby wygrali ten bieg rzeczywiście 4-2, to jeszcze przed biegiem tym 15 byłaby szansa na zwycięstwo, ewentualnie 5-1 i wydarcie awansu. Na razie sytuacja się nie zmienia. Krośnianie też już tutaj nie szaleją, natomiast Musielak i niespokojnie pilnuje tych dwóch punktów, chociaż jeszcze próbuje go atakować zawodnik w białym kasku, Brady Kertz. Brady Kertz teraz jednak wyniósł się za szeroko i omal nie przypłacił tego spadkiem na czwartą pozycję, chociaż tam Ru tym razem nie jest zawodnikiem, który coś może zmajstrować ciekawego, jeśli chodzi o bilans punktowy. No i proszę Państwa, rzucili się zawodnicy łódzkiej drużyny, by jeszcze tutaj dać sobie nadzieję i tą nadzieję dają sobie przed ostatnim wyścigiem. Zwycięstwo Łodzian 4-2 i przewaga krośnieńskiej drużyny zmalała do 10 punktów. I w tym przypadku już tylko jeden scenariusz dla Łodzian może być pozytywny, jeśli wygrają 5-1. No jadąc tu do Krosna spodziewaliśmy się dużych emocji, natomiast to, że wszystko rozegra się w 15 wyścigu, to chyba jest marzeniem każdego z nas, jak i wszystkich tutaj zgromadzonych kibiców. Duże emocje do samego końca i tak naprawdę ten 15 pojedynek
wszystko nam pokaże, wszystkie wątpliwości rozwikła. Świetna jazda dzisiaj Luka Beckera. 4 wygrane wyścigi z 6 odjechanych. Bardzo dobra forma Amerykanina, który tutaj świetnie rozegrał ten wyścig. Dużo dalej musiał się napracować Tobiasz Musiela, który dzisiaj, no jak to mówimy w żargonie żużlowym, nie pryska zbyt dobrze ze startu i naprawdę dzisiaj musi dużo walczyć, aby jakiekolwiek punkty przywieźć, a przywiózł naprawdę dwa cenne punkty, bo szybko Brady Kerr uporał się z Keenanem Roo, który był już bezbarwny w tym wyścigu i tak naprawdę duży ciężar gatunkowy w tym wyścigu miał Tobiasz Musielak, żeby te dwa punkty obronić, żeby nie dać się przejść Australijczykowi, bo to gwarantuje coraz bliższą jazdę w finale winner pierwszej ligi, ale jeszcze, żeby tak się stało, to Krośnianie muszą co najmniej w tym wyścigu dowieść dwa punkty, bo przypomnijmy, przy równym bilansie, jeśli ten mecz zakończy się na równo, to Krośnianie będą w finale z racji wyższej pozycji w rundzie zasadniczej, ale tak naprawdę to tyle z takich teoretycznych dywagacji. Naprawdę duże emocje i zobaczymy, co się wydarzy w tym 15 wyścigu, bo jeszcze obie drużyny tak naprawdę w tym finale mogą się zameldować. Tak, z jednej strony opoka gospodarzy Wacław Milik, z drugiej strony Andrzej Lebiediew, który przed chwilą błysnął też znakomitą dyspozycją i generalnie jedzie dzisiaj naprawdę na czwórkę z plusem, jeśli chodzi o tę skalę ocen do 5, dajmy na to. No ale to jest żużel, to jeden wyścig może nagle wszystko postawić na głowie. Już podjeżdża Niels Christian Iversen w kasku żółtym. On zaczął od zwycięstwa. To byłoby coś fenomenalnego, gdyby zakończył także zwycięstwem. Jest także ten Marcin Nowak, który też już dzisiaj poznał smak wygranej, był raz także na drugim miejscu z punktem bonusowym. Oczywiście rozum mówi, że Łodzianie stoją przed misją niesłychanie ciężką do wykonania, no ale zobaczymy, co się wydarzy. Tutaj Michał Widera patrzący jeszcze gdzieś tam w głębi ducha, modlący się o swoich zawodników, by pojechali niebotycznie, znakomicie, by byli w stanie ograć podwójnie ten bardzo mocny duet. Zadanie jest naprawdę z gwiazdką, bo para krośnieńska jest niezwykle mocna. Ostatni wyścig w wielkim stylu wygrany przez Lebiediewa, niepokonany do tej chwili Milik, ale to jest tylko dłużej, tylko żużel, tu wszystko się może wydarzyć. Zobaczmy, 15 wyścig już przed nami. Iversen, Lebiediew, Nowak i Milik tak są ustawieni i uwaga, ostatni akord, czas zacząć. Fantastycznie ruszył Iversen. Iversen coś, ale zablokował swojego kolegę. No i pogubili się w tym wszystkim, ale teraz coś niesamowitego atakuje w kasku białym Marcin Nowak. Marcin Nowak przechodzi na drugą pozycję, jeszcze tylko jedno miejsce, ale nie. Odzyskuje już Wacław Milik. Niesamowita walka. Zamknęli teraz Nowaka, natomiast Iversen na prowadzeniu, a tam jeszcze Lebiediew się napędza. Niels Christian Iversen swoją robotę wykonuje dobrze. Teraz co prawda Lebiediew już do niego ruszył. Natomiast Łodzianom brakuje jeszcze Marcina Nowaka, który był przez chwilę na trzecim miejscu. Lebiediew teraz i odpowiedź Iversena, coś nieprawdopodobnego. Kończy się trzecie okrążenie, gdzie jest Marcin Nowak. Łódcy kibice chcieliby go gdzieś tam oczyma wyobrazić, przenieść na tą drugą pozycję. A tam jeszcze ambicjonalna walka Lebiediewa właśnie z Iversenem, ale Iversen nie daje za wygraną. Duńczyk broni pierwszej pozycji, Lebiediew na miejscu drugim, ale to ostatnia prosta i co za mało. Jeszcze defekt motocykla Marcina Nowaka i proszę Państwa, w Krośnie zaczyna się wielka feta. Przegrali w Łodzi 8 punktami, dzisiaj wygrali 10 i Wilki Krosno mają ten wymarzony awans. Świetny wyścig na zakończenie tych zawodów. Dużo się działo w tym ostatniej odsłonie tych zawodów. Tu naprawdę wiele się kotłowało w pierwszym łuku, ale to za chwilkę zobaczymy wspólnie na powtórce, bo tu w tym momencie jest wielka feta. Krośnianie w tym momencie przed trybuną główną, zarówno Milik, jak i Lebiediew. Dwaj najlepsi aktorzy dzisiejszych zawodów. Wielka podpora krośnieńskiej drużyny. Świętują wymarzony awans do finału ligi. Tu widzimy jeszcze Lebiediew, zgaszony motocykl i pobudza wszystkich kibiców do wielkiego dopingowania. Świetne emocje tutaj naprawdę, wręcz ciarki się pojawiają na rękach. Zabawa Andrzeja Lebiediewa, mało spotykany
obrazek, ale widzimy, jak to zwycięstwo i ten awans wiele znaczy dla Krośnian. Jest to powtórka tak naprawdę z tamtego roku, więc pokazują, jak mocną są drużyną. Tam jeszcze podrzucany Wacław Milik. Świetne zawody obu tych zawodników. To oni byli tak naprawdę takimi koniami pociągowymi dzisiejszym meczu krośnieńskiej drużyny. Tu nawet nie mamy czasu na powtórki, tylko wszystkie w tym momencie oczy skupione na to, jak bawią i cieszą się Krośnianie. Proszę Państwa, i to tyle, jeśli chodzi o to spotkanie. Proszę Państwa, za chwilę mecz w Bydgoszczy pomiędzy gospodarzami Polonią a Falubazem Zielona Góra. W związku z tym opuszczamy Krosno, które jest tutaj rozśpiewane. Natomiast ciekawi jesteśmy, jakie emocje będą działy się w mieście nad Brdą.